Po mnie też już idzie. To, to... Na trzy kleszczemy. <laughs> Raz, dwa, dwa, trzy. Cześć. Słuchacie podcastu Ostra Dev Session Piła. Jest to odcinek 61, ten, w którym mówimy, albo będziemy starali się powiedzieć o Good Enough Software. Z mikrofonu witają się i nasz gość. Cześć. Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Grzegorz Kotwis. I. Paweł Kasik. I Jarek Stodnicki. No właśnie i w ogóle grze się to ciędzaspoalerowo, bo ja, bo my nigdy nie mówimy kto będzie naszym gościem. A grzeja się dzisiaj na pełnej, po prostu petardzie. A dzień nagrywam sobie ostrąpiłem, nie, co za goście w ogóle już. Ej, no, ja nie że żeby tak wiesz, w takim kamuflażu działacie. i. Ja wiem, i ja się... my tego nie mówimy. Wiesz, bo my nigdy nie wiemy, czy się uda nagrać, to jakbyśmy to podzwili, też to. Ryka, tak jakbyśmy to zawsze to można dać te problemy z... trzeba odkręcać. Zawsze można znać, że, że nie doszło do skutku, nawałnica przyszła i, i tyle, nie? Tak, tak, no ale dzisiaj się udało, na styk, mój środkowy poszedł spać, tak za pięćdziesiąta. Dobra, bo ja trzymałem w mailu, czy na mailu trzymałem recenzję, bo mamy U. recenzję, to... to... Czytaj, a ja zerknę, bo... Na iTunes I to z tego mamy z, z tego z tego mojego no tak i on się nazywa moi drodzy Spamierz, okay. nie nie bo maila mam ale tutaj coś tutaj mi się to no co ja patrzyłem. no co za numer może ja tam nie jednak nie może tylko nie nie może tylko rating jest no dobra no, no nasz filtr antyspamowy zadziałał bo dostaliśmy 5 gwiazdek ond Sandivogius. Także Sendi? CentiVogius, dzięki. Dzięki za Twoich pięć gwiazdek, tak. Dobrze, a ja już zerkam. Czy mamy jakąś nową? No, niestety. Niestety. Nighting się nowych nie ma. A jest, sorry, dobra. Ja nie wiem nie, nie, nie <noise> tego systemu. E, CentiVogius napisał jeden z moich ulubionych podcastów. Ciekawe i rozwijające rozmowy. Krzysiu, staraj się. Nie za długie. <noise> nie za krótkie. Początkowe ja na trzy raz. klaszczemy, tak. Bardzo pozytywnie mnie nastawiają. No widzisz, a tutaj Grzesiek chciał na jakieś y, elektroniczne klikacze Jakie elektroniczne? To analog taki jest. Jakieś były no. takie zabawki, pamiętacie? Takie, takie, takie świerszcze można było chyba kupić kiedyś. My jesteśmy starożytą, to, 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 to będziemy mogli takie rzeczy powyciągać. Ja akurat nie pamiętam. No. Znak rozpoznawczy, BSI. nie? Klaskanie na początek. Tak, ale były takie, że się, pamiętasz? Były takie zabawki, takie czu, czu, czu właśnie klikacze. Nie, nie pamiętam. Ja z takich zabawek to pamiętam takie ptaszki świergolące, gdzie się wodę trochę Mam. wlewało i prrr, Mam. coś tam robiły. Wkurzające są, bo moje dzieci bardzo głośno tym byś tam, tam świszczą. No dobrze. No to to. No to dobrze. co? No to co tam ciekawego? Ale, ale wiesz co, ty, do kogo mówisz? Bo ja trochę nie, ja ja, nie mówię Wiesz, nie, nie, nie często jestem gościem w podcaście, więc. O, o, nie, nie wiesz, jakie panują te... Jakie zasady. nie? Siedzi cichutko, Ja to mu wtedy się może zacząć. O, oczekuję, że będziesz wyznaczał. O, ale ja, nie, ja. tu jest dwóch prowadzących, to, to co? Okej, okay. dobra. E, Dajesz. Co nowego? Hmm? Wiesz, co w sumie to, to niewiele, ale jeśli pytasz o sprawy, nie wiem, technologiczne, widziałem dzisiaj, e, jakiś mignomi, mi, że nowa konsola wyszła. I hmm. nie jestem w ogóle, jeśli chodzi o granie, tym zainteresowany. Mój Xbox 360 tam kurzy się i w ogóle na nim prawie nie gram. O tyle tak mnie zaciekawił design tej nowej PlayStation 5. Wygląda tak futurystycznie jakieś takie, jakby po bokach, takie panele trochę jak jakiś taki, e, nie wiem, do czego to był hmm. ten statek kosmiczny. No trochę tak, taki mega fajny niektórzy mówią, że to jest taki mega router tak to wygląda, nie? Tak, widziałem, że ktoś pokazywał tą taką neostradę, kiedyś była neostrada taka, dawała takie TP odwrócone i to już było, to już było. No, okej. Okay. A nie czytałeś tej ja. książki do, żeby się podzielić jakąś książką, Książkę? Linkiem? Proszę cię. Nie, jeśli chodzi o książki, ja jestem słaby bardzo w czytanie, ale czytam teraz, była na Amazonie jakiś miesiąc temu, a może dwa, taka promka, chyba to gutek no. podrzucił, to się nazywa DevOps Handbook, i czytam to, jestem gdzieś w połowie, nie jest to jakoś może mocno przełomowa książka, ale rzeczywiście dużo pokazuje takich transformacji, trochę case'ów, jak gdzieś tam firmy się zmieniały na przestrzeni lat, jeśli chodzi o takie podejście devopsowe, więc takie dosyć ciekawa, zagraniczna, angielska, nie wiem, czy dalej jest za darmo, można było ją na Amazonie wychoczyć za darmożkę. Więc... to ten project Phoenix? Nie, nie, nie to jest nie, chyba tego? takie na, następstwo trochę, bo ona rzeczywiście gdzieś tam w, w pewnym chyba we wstępie nawiązuje trochę do tego project Phoenix, ale to nie jest zdecydowanie ta książka. Taką żółtą okładkę ma. Podrzucę wam e, Dobra, linka. Uh -huh. Przechodzi przez całe takie wszystkie te pojęcia, które są wokół e, DevOpsa, e, troszkę uh -huh. wyjaśnia teorii o tym e, lead timing i tak dalej. Myślę, że tak może uporządkować. Jeśli ktoś tak trochę gdzieś tam słyszał o DevOpsie, często wypuszcza releasy i testuje, ale w sumie nie wie, co tak jeszcze bardziej tam w trawie piszczy, to myślę, że to można sobie do tej książki zajrzeć. No i tutaj mam jeszcze w, <gryw> jestem w trakcie, to jest programowanie funkcyjne w C-Sharp. Książka, mm. którą Paweł. E, Paweł, ty ją tłumaczyłeś? Recenzowałeś? Czy nie, byłeś takim me, merytorycznie? Techniczne. Technicznie, tak. tak? Te, no, ciężko mi się. Tłumaczyłem. No, to, to tak. Tam jest sporo błędów w tłumaczeniu. Ja nie jestem w stanie ich chyba dokończyć, tak mi się wydaje. O ile to są bardzo ciekawe koncepty, te funkcyjne, to jednak czytanie tej książki po polsku jest troszkę męczarnią. Naprawdę. To jest. Na hmm. pluralu są kursy właśnie pokazujące. Zoran Horvat chyba. O Zoran, o, to jeden z moich bardziej ulubionych, tak? Tak. Są sz... właśnie ma taki kurs chyba, nie? Właśnie mm -hmm. funkcyjny. Tak. Tutaj w... troszkę na minus tej książki jest to, że autor oparł się tam o swój La Jumba, chyba framework, śmieszna nazwa Lajumba. Więc. Ym... Troszkę to jest takie trochę odrywane, no ale coś musiał mhm. zrobić, skoro tak natywnie C-Sharp nie daje tej takiej pełnej funkcyjności, nie? Mhm. Więc no, no o, coś, o coś musiał się oprzeć. Um, aczkolwiek ja mam wrażenie, że to jest takie trochę um, na siłę, że jakbym chciał wejść, wejść w taką pełną funkcyjność, to poszedłbym mhm. po prostu we w sharpa Nie bawiłbym się w C-Sharpie w to, co tutaj e, jest w tej książce, nie? Tak, takie mm -hmm. ja mam wrażenie, a na plus, że zawsze w tym pod koniec rozdziału masz taki zestaw ćwiczeń po prostu. Spróbuj zrobić to i to i to, że tak trochę ta książka pobudza, jeśli bym tak rzeczywiście ją czytał i chciał wdrażać w życie, to mam jakiś zestaw ćwiczeń do wykonania, nie? więc to jest taki plus, że nie tylko, że nie tylko taka nie tylko sucha teoria, tylko uh -huh. że rzeczywiście no. No, tro, trochę tam pobudzania, żeby coś porobić na no, tłumaczenie i literówki. Już przestałem tam koło setnej strony chyba zakreślać, bo chciałem to hmm. wysłać do nich i żeby no, poprawili w kolejnej edycji. Może wyślę to, co, to, co mam dotychczas. Hmm. To tyle z mojej strony, hmm. ale nie jestem jakimś takim gościem, który wciąga dużo książek i mam problem trochę z tym. Szczególnie z kończeniem. Rozpoczynam dużo książek i, i do końca ich nie czytam. Spokojnie, może sobie taki ten, taki, taki hall of fame. W tym roku rozpocząłem 300 książek. Skończyłem zero. I znaczy, ja kiedyś tak miałem, jeśli chodzi o kończenie, to miałem takie, że jak zacząłem, to chciałem kończyć, ale już się chyba z tego wyleczyłem, że jak książka mi nie idzie i czuję, że jest. Proszę cię, ty checkbox, to to jesteś jak Sheldon czasami. Z tymi checkboxami swoimi po prostu musisz. No, musisz nie, nie musisz. muszę. Mam, mam parę nieskończonych. Chociaż mam w planach faktycznie kiedyś skończyć, <głos> <głos> ale to już jak będę, wiesz, jak będę miał, nie będę miał co robić, to wtedy skończę. Okej. Okay. Książki, no. Ja też widziałem, wczoraj była PlayStation 5 pokazana wczoraj była live. Te tej kuleczki tej fajnie się ruszały na tej animacji. Które kuleczki? Jak tam takie fale robiły. Takie... Aha, no Dużo było takich różnych przejść. Ale akurat okay. to nie patrzyłem na to. Bardziej na gry i, i na konsolę samą. No fajnie wygląda, nawet. Bardziej widziałem porównanie do odświeżacza e, powietrza niż do routera, ale okej. Okay. Ten, ten, tej telekomunikacji nie widziałem routera kiedyś, więc może faktycznie taki był. No a z książek ja dalej tych Bożych Bojowników czy tam e, Gdzieś tam w połowie jestem. Całkiem podoba mi się, więc już e, że tak powiem, szykuję się na trzecią część trylogii, będę czytał. No a poza tym technicznych, to chyba w tej chwili nic nie czytam z tych książek. To ja to ja słucham Go Global, wywiady z takimi twórcami wielkich marek, um, którzy poszli na globalne rynki, i tam mamy Czarneckiego, mamy LLC, mamy Inpost, na przykład fajnie jak zaczynali, i wszystkie takie duże marki, ja opowiadają jak tam mi się zaczynało fajnie to tak posłuchać, jak się tak? zaczynali, tak. Fajnie, bo na przykład Inpost zaczynał od roznoszenia ulotek. Pięć groszy za, za ulotkę, nie. Mhm. Także takie śmieszne historie. No i wiadomo, to są takie wszystkie z sukcesem, nie? Więc tam słuchasz jakimś to wszystko zaczynało klikać. Nie tak jak u nas teraz, że nie było słychać. Tylko tak porządnie, kurczę, Fajnie, fajnie. I myślisz sobie, kurde, takie proste rzeczy, coś tam gdzieś komuś zadziałało, ktoś kogoś coś poznał, ktoś coś powiedział, nie i teraz gruby hajs robią, No, no fajnie, to fajnie, takie proste, nie? Tak, tak, no właśnie to tak właśnie jest pokazane, nie? Z tym, że oni tam cały czas mówią, że, że to są coraz jakieś próby, e, jakieś tam matki, e, jakieś tam projekty, projekty sprzedają, coś upada. Natomiast to, co się u nich powtarza cały czas, jak zauważyłem, to to, że mówią cały czas, e, taka jedna z ważniejszych cech u tych menadżerów, to wiedzieć, kiedy z, e, sprzedać projekt, nie? Albo go zamknąć. Że, mhm. że, że wyczuć ten moment, kiedy wejdziesz w tym kierunku, mhm. tak, i powiedzieć dzięki pas. Także to taka, taka jedna ciekawa rzecz. I z takich technicznych rzeczy to przejrzałem builda 2020. I szczerze mówiąc, mam takie z niego dwie myśli sobie wybrałem. Po pierwsze, że dużo było iot, IOT mhm. Bardzo dużo tego iot. I, a druga myśl taka, że niewiele rzeczy mi się podobało, w sensie na, tych, na, tych, na tym buildzie. Poza nowym sharpem i dotnetem 5.0. To albo powoduje to, że ja znowu jestem gdzieś z tyłu i nie dostrzegam tego, co idzie, co idzie nowe, tak? Bo, bo skoro nie wniosłem z builda nic ciekawego, to znaczy, że oni gdzieś poszli, i ja być może już nie doceniam, albo że może, że już mi wystarczy wiedzy, ale raczej to pierwsze. Myślę, że ta technologia chyba znowu uciekła mi gdzieś. i Być może warto by się zająć trochę tym, na przykład tą sztuczną inteligencją i być może IT. Ale to, że całego builda obejrzałeś? To co so, pomijałem tam jakieś, jakieś papierdółki, w sensie, jesteśmy cudowni. Mhm. E, zrobiliśmy ten, zrobiliśmy e, tam następne konkursy, tamten z parka sobie pominałem mhm. I dużo było tych różnych IOT, właśnie jak budować, to już też pomijałem, nie? Okej, okay. okej, okay. spoko. Tak, dobrze. dobrze. o Oj, taka ciekawostka jeszcze. E, mhm. To możemy wymyślić, ponieważ jakieś z temu pisałem, więc rozgadałem się, sorry. Um, tak, tak, tak. Ponieważ jakiś czas temu dostałem licencję fajną z Dwarsztatów na pakiet Gen Brains'ów, a parę dni później wygrałem licencję na, na cały pakiet Gen Brains'ów w jakimś tam konkursie. W związku z tym mam do oddania jeden pakiet Gen -brainsów. I Grzesiu zostaw sobie z jakąś zagadkę sobie wymyśl. A ja, zagadkę? ja myślałem, że dla mnie będzie ten pakiet. A, a jak chcesz, mało, to możesz. mogę ci dać spokojnie. Taka mała forma zapłaty. Może wiesz, to, zagadkę taką, że tylko ty znasz odpowiedź. Tak. Okej. Okay. Czekaj, czekaj. Czy ja mam teraz przez ten odcinek myśleć o zagadce, którą powiemy na koniec? Ale musisz, tak, musisz też mówić jednocześnie i myśleć. O kurczę, to ja wykorzystam tę przerwę, jak ty będziesz miał wywód. I te... To spokojnie. To, to tyle czasu tak. będziesz śmiał, że trzy zagadki. Zdążę książkę przejrzeć jako czu, czu, czu. Tak, tak. Okay. E, chyba, że chcesz. Mogę hmm. cię oddać? Nie, mam do października. Także jeszcze... A to jest chyba od sierpnia, może do sierpnia jest ważny ten kupon, więc jakby coś spokojnie. Okay. Spoko... Nie, nie, myślę, no że musicie, będzie. Ferie. Musicie ustalić. Myślę, że będzie bardziej fair, jak puścicie to jednak do, do słuchaczy, no. wypnie spokojnie, wiesz, no. A, okay. ten. Do zakłócenia na linii. Skype nie działał. Tak, tak. Dobrze. No dobrze, no to chyba, chyba tyle z takich tradycyjnych no występów. Myślałem, że powiedzkich, że tak powiem, czy ci się podoba, czy nie, a Ty tak, że co grałem, mi się tylko się. No, no ten, 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 co ty chciałeś tak, używać? Tak, Ridera? Bo, ja, bo ja chciałem kupić rajdera sobie tak. I nie dostałem mhm. ten cały pakiet. I mam rajdera z tymi tam doinstalowanymi rzeczami. No i powiem, że Raider to jest kurczę się w narzędzie. Jeszcze się uczy skrótów, mm -hmm. odchodząc od Visuala na, na Raidera, ale kurczę, prędkość działania, edycja, no bo... sorry Visual Studio, nie masz szans, nie? Dla mnie no. też nie ma powrotu, chyba po nastu latach nie widzę powrotu do Visual, szczególnie do 2019, bo o ile mam wrażenie jeszcze 15, 17, jak cię mogę, 17 była naprawdę jeszcze znośna, o tyle w 19, jak przyszedłem na Enterprise'a, to po prostu mi to zabiło totalnie. A już takim gwoździem hmm. do trumny, bo nie wiem czy już jestem na tyle po prostu głupi, a wydawało mi się, że znam dosyć bardzo dobrze wizuala, że pomimo wyłączenia wszelkich reguł e, do, do sprawdzania po prostu kodu, wiesz, projektu, do analizy, hmm. Głąb i tak po prostu przy uruchomieniu odpala Live Code Analysis i, i ja nie wiem, nie ma żadnych reguł, a on dalej mi, wiesz, skanuje wszystkie pliki zżera, zżera A JetBrains to jest jednak troszkę inne podejście. Oni mhm. bardzo dużo w ogóle kaszują w pamięci rzeczy i tak dalej, tak. nie mielą dysku i to jest, ja nie wiem, czy wizual nie ma jednak trochę problemu z tym, że jest o wiele starszym programem, ma sporo tam pewnie, wiesz, rzeczy, które są to... ciężko zmienialne, mhm. dokładają... A to nie jest tak? Hmm? Że Visual jest 32 bity i to jest. Im boli cały czas. jest no bo właśnie, a, a Brainsy wyszły, nie? A w Brainsach jednak w ogóle też siedzą ludzie, czy znaczy w Microsofcie też są ludzie, którzy tam mają frika na punkcie wydajności, ale nie wiem, czy mm -hmm. w Teamie od Visual a akurat są. A, <laughs> a w Riderze jednak tam trochę, trochę ich tam siedzi. Takich nawet zresztą widać ich, ich na Twitterze. Widziałeś kiedyś na Twitterze jakiegoś dewelopera, czy w ogóle kogoś, kto odpowiada bezpośrednio za, za tworzenie Visual Studio? Mm -hmm. Bo ja ja, nie, bo ja, bo ja, na ja, ja widziałem tylko właśnie po który za rozszerzenia tak dosyć mocno odpowiada, mm -hmm. ale resztę tak nie widzę, nie? I tak <laughs> może studenci to klepią, starzyści. Może. Nie <laughs> wiem, ale reasumując, jak wsiadłem na Rajdera, pierwsze dni rzeczywiście były ciężkie. Wypisałem sobie kilka takich rzeczy, które mi się troszkę nie podobają, ale na przykład układ okien, cięż, trochę ciężej mi się obsługuje Aha. okna w Rajderze i trochę miałem problemy z XML-ami i walidacjami ze schemą, um, ale to takie, można powiedzieć, pierdoły, ale prędkość działania, skróty OK do opanowania, petarda. To jest według mnie petarda. Ja nawet nie mam tam podpiętego resharpera, po prostu kodzę i, i to działa. Tam nie ma żadnego no, zajązania. To, to, to no, no, tam to. jest tak jakby wbudowany to też. To było tak, no, no. Taka no. podstawa jest A jakaś też... tam wbudowana, nie? Także pff, to naprawdę hula. Tak. To ja jeszcze polecę ci jest taka, taki plugin, Key Promoter do, do Ridera. I on tam, jak sobie klikasz jakiś menu z myszki i to tylko jest przypięty skrót, to dostajesz taki wielki mm -hmm. komunikat, jest taki skrót, nie? A jak coś tak. klikniesz parę razy bez skrótu, to ci powie, a może chcesz na to skrócik. A. A może chcesz? A może nie. Hmm? Także tak. Ja, jeszcze, ja pamiętam, jak miałem problem jeszcze właśnie z Rider'em, że nie było Azure Functions przyjęte. No ale oczywiście co? Chodzisz pluginy, wpisujesz Azure Functions mhm. i jest. I już działa. Także teraz Visual. Nie. Pociąg tak. Pocia tak, pociąg tak. A, spoko. Nie wiem, ja, ja mam bardzo negatywne. Właśnie? No, w ogóle testów mi nie potrafi odpalić, co jest dla mnie dziwne, że Visual Studio bez żadnych zająć. I to jeszcze X-unitowe testy, co? Rozumiem, jakby to były jakieś tam MS-testy. Rider w ogóle twierdził, że nie ma testów, projekt wywalał i bardzo, bardzo negatywne miałem pierwsze wrażenie. I, 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 I dla mnie to jest może ja jestem jakiś dziwny, ale właśnie 19 jest dla mnie mega szybka w porównaniu z 17. Może z 15 już nie pamiętam, bo już odinstalowałem jakiś czas temu, ale 17 jeszcze mam wciąż, użyłem w jednym projekcie, więc 19 po prostu jest mega szybka. Nie mam z nią żadnych problemów. Nie wiem, może jakieś, albo nie wiem, maszynę dobrą, albo jakieś mam sz szczęście. Może też nie mam, w sumie to nie jest duży projekt. Tam, nie wiem, może Grzesiek, odpalasz 100, 100 projektów w Solucji. To... Już so stonia, ale wiecie. chyba coś koło 70. No, nie koło 70, 60 do A, no 70. To, nie, to, to ja mam ze 30. Było to, no, więc no, testów ci nie wykrywał, bo może, nie wiem, za słabe były albo. Może tak nie może, Nie wiesz, było warto. Może tak, palił w tle i powiedział, co to jest w ogóle tam. Sprawdzę z GEC, zapomnij. No może tak było, ale no, nie wiem, jakoś tak... Yy, zresztą ja tej Java cokolwiek co? muszę wywalać. Co. co? No, a to na, nie na Java działa Rider? Wiesz, Core chyba wychodzi z IntelliJ'a, więc wydaje mi się, że, że tak, ale no właśnie, nie, nie no. jestem przekonany, czy gdzieś tam nie jest to pożenione z, z dotnetem aby popytać ludzi. Z bo Nie wiem. Pamięci nie wiem. Ważne, że dla mnie działa szybciej. No tak, tak. Dobra, prawda. Okay. Tak. No dobrze. To tak, to do krótkiego wstępu. To teraz możemy już kończyć, nie? Tak od, od, odjeżdżamy. Tak, tak, tak. odjeżdżamy. No dobrze, to ja powiem, czemu, czemu ten projekt chciałem, czy ten odcinek chciałem nagrać, bo. No, ty jesteś tym? Jestem, tak, jestem sponsorem. Sponsorem. Bo dostałem, e, jakieś czasu miałem, przychodziłem różnego rodzaju rekrutacje i były projekty do zrobienia tam, jakieś takie zadania do domu. I jeden z nich był taki, mm, trzeba napisać kod do e, zegara berlińskiego. W Berlinie jest taki zegar, który ma takie cztery kropki, czte, dwie, cztery, cztery, trzy takiego chyba, jest taki taki dziwny. I <laughs> trzeba napisać jakiś tam kod. No sorry, kod już było, trzeba było zrefaktoryzować. Do, do, dobry, do, do, dobrej obiektowości. No i, 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 zrobiłem sobie tak chciałem, porobiłem te, ten, refaktory, refaktoring, wydawało mi się, że jest dobrze. Natomiast też, um, nie chciałem iść tak totalnie odjechać w jakąś taką, wiecie, totalną abstrakcję, żeby mieć menadżery do serwisów, do nie wiadomo co, tak, nie wiadomo co, no. Po w końcu, ten zegar nie będzie rozwijany w nieskończoność, on już jest projektem skończonym. W związku z tym powyciągałem takie, takie rzeczy jak staty, statyki, takie oczywiste rzeczy, jakieś stringi, czy coś takiego, i wrzuciłem to w jakieś takie miejsca, które mi się wydawało sensowne. Natomiast feedback, który dostałem z zadań, to był taki, że no jest ok, fajnie, ale na przykład brakuje pełnego solida, albo można było to zrobić jeszcze lepiej. I wtedy wymyślałem sobie, w którym momencie, można powiedzieć, że, że, że kod jest wystarczająco dobry, tak? No bo to nie jest. Ta, ta aplikacja nie będzie już dwie na nieskończoność, to nie będzie Windows, to nie będzie Visual Studio 2021 czy cokolwiek tylko to jest cholerna aplikacja, która wyświetla stan trzech rzędów diod, tak? Więc nie można okay. w tym momencie odjechać, nie można spędzić dwóch tygodni na tym, żeby to dopieszczać dla samego dopieszczania. Okay. No właśnie. I teraz chciałem, żebyście wy też powiedzieli, czy mieliście jakieś takie doświadczenie o tym że macie jakiś prosty, zamknięty projekt i klient albo inni programiści mówią, no ale to można było inaczej, może było piękniej, a wam po prostu cholera, że gula skacze, albo być może to wy tak macie, że, że chcecie dopieszczać ten kod tak w nieskończoność, nie? I żeby też wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie właśnie dość, tak, że działa, robi robotę, możemy oddawać tego zmutowało, a nie, dobra. Nie, chciałem zaśpiewać, kiedy powiem sobie dość. Tak, tak, dokładnie. No dobra. Znaczy, wiesz co? Tak, jeszcze może tylko powiem, bo wiesz, tak jakby z tym, z tym projektem, nie? To ten projekt, e, tak jak mówiłeś, to był tylko jakiś tam zegar, tak? Skończony. Mm -hmm. Natomiast on tak jakby to było Twoje zadanie, które wiesz, nie mogli ci dać faktycznego kodu, nie? Wielkiego aplikacji, mm -hmm. bo byś spędził dwa tygodnie, żeby się w ogóle ogarnąć w nim, czy tam, no nie wiem, tydzień mm -hmm. minimum, więc. Tak, jakby tutaj wydaje mi się, argumentacja Twoja, która, którą mówisz, że to był tylko jakiś tam głupi zegar, więc ile można refaktoryzować. No, według mnie nie do końca bym jej użył, tak? Bo to był OK, zegar, prosty program, ale to był prosty tylko dlatego, żebyś dał radę go ogarnąć. Więc według mnie całkiem słusznie powiedzieli, że można było jeszcze zrobić te rzeczy, tak? Tak, to rozumiem, ale. W którymś trzeba powiedzieć sobie dosyć, że, że, no sorry, no każdy, każdy krok dalej powoduje niepotrzebną optymalizację wręcz, tak? I to, to też jest ważne, żeby się obronić, powiedzieć, ok, możemy iść wiesz, w jakieś abstrakcje zegarów, bo, bo może kiedyś będziemy mieć jeszcze, nie wiem, jakiś tam polski zegar, który będzie wyświetlał inny układ dziut i żeby ta aplikacja była na to gotowa, ale tutaj nie, tu właśnie trzeba, bo to jest berliński zegar i tyle. I teraz, żeby, jak, to wyczuć, ten, ten moment, albo jak się obronić, tak? Hmm. Ja myślę, że tutaj była specyficzna sytuacja, znaczy taka, że prawdopodobnie pewnie startowałeś na pozycję seniora i wymagali tak domyślnie od ciebie rzeczywiście pewnie pewnej abstrakcji i tak dalej. Ty podszedłeś do tego pewnie bardziej tak pragmatycznie, właśnie że to jest na zasadzie zegar. I w normalnym projekcie pewnie by doszło do jakiejś takiej konfrontacji, że byś bronił tego, że po co to dalej tam jeszcze rozwijać, refaktorować, to już jest wystarczające. A tutaj taka wiesz, taka trochę specyficzna sytuacja, bo prosty task, żebyś to mógł szybko ogarnąć, ale z drugiej strony pewnie oczekiwali właśnie pełnego solida. Pytanie czy w ogóle w tym zadaniu rekrutacyjnym to było opisane, bo jak zabrakło takiej wiesz informacji, że ty masz dość do Taki wiesz, może właśnie pełny solid, pełna abstrakcja, a dostarczyłeś im na przykład, że nie będzie magic stringów, tylko konstanty, to może mhm. trochę poczuli się tacy, wiesz. A, niedosyt. Może taki był niedosyt. No mhm. ale to jest problem, bo to była wiesz, to była rekrutacja, nie? I może już nie chcieli tego ciągnąć dalej, ale może zabrakło takiego review i po, powiedzenia sobie, ok, dlaczego tak zrobiłeś? No, się tak, obronił to, tam... to nie? Mhm. To też miałem jeszcze w innej firmie, tam to też było zadanie z, um, z taką prostą gierką i też napisałem tam też dosyć prosto. Aha, tam była gierka do zrobienia, y, że możesz poruszać, trochę tak jak w logo, nie? Żeby te jeszcze wskazy prosto, prawo, lewo. Mhm, I też pro, gierka nie była, nie było dopisane, że to ma być później rozszerzane. Więc też jak nie ma rozszerzanego, to też co, pewne rzeczy możesz sobie założyć, tak? I też idziesz po tym, żeby spełnić wymagania, a co będzie później, nie wie, oczywiście możesz zgadywać, pisać coś na zapas, sobie, tak, jakichś rzeczy, ale wiem, że Jagni się w złym kierunku rozwija, więc, ym, no właśnie. I teraz tam, w tamtym, ym, i w każdym, w każdym z tej rekrutacji yy, był krok dalej, oczywiście, i tam mogłem sobie wtedy porozmawiać o tym, tak, że, ok, myślałem sobie o tym, powiedziałem, że to jest za małe, yy, i tutaj sobie myślałem, jak to później sobie rozwinąć, i dało to, było to. Był, ten kod był modyfikowalny, natomiast to, co właśnie miało bot, to to zastrzeżenie, tak, że za mało. Mm -hmm. za, za mało był taki. Wiecie, fajny, tak? Kurczę, no I... ale to jest chyba problem, jednak, wydaje mi się, dalej tych procesów czy ta, ta strona w ogóle nie definiuje właśnie. I ty jakby z czapy w ogóle masz znać. Trochę styl tak, tego tak. programisty jaki jak ich jest w ogóle taki definition of done tego task. Tak, 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 no tak, sorry tak. Ty, ty wchodzisz do, do jakiejś organizacji tylko na, na rozmowę Nie wiesz w jakim stylu ten programista, który Cię rekrutuje pracuje jaki tam jest wiesz właśnie co to jest to good enough i no jak nie ma takiego miejsca do dyskusji, żeby albo zrobić kolejną iterację dobra to wrócę do Was za dwa dni, a wprowadzę tam... 50 interfejsów IOC i nie wiadomo co jeszcze pod spodem i będziemy wtedy rozmawiać, bo może właśnie o to chodziło, tylko to nie zostało doprecyzowane, więc mm -hmm. to tak to jest specyficzna sytuacja, nie wiem, czy, czy chcemy rozmawiać o rekrutacji, nie, że nie, nie, nie. jak wygląda. O, do... To już mieliśmy, tak, tak, to chyba też miałeś ostatnio coś. Miałem, ale to tak miękko, bo to tak nie, nie, nie o rekrutacji tej technicznej części, nie, tylko o tej takiej właśnie screening i reszta rzeczy. Aha, okej, okay. no dobra. Hmm, to tam, 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 tam był powiedziane tak, że za, pokaż najlepszą umiejętności, jeśli chodzi o obiektówkę, i zrób solidę, nie? No właśnie, no ale widzisz, jak masz Paniu. tak zdefiniowane, no to no wydaje to się, że ci, chcesz pokazać, cisnąć, tak? No, no tak, no, pokaż jak najlepsze, no to robisz wszystko, wiesz, do pożygu, tak? <grym> no no <grym> właśnie, ja. Właśnie to chodzi, że. O, no, e, Ja nie jestem. O. Ja nie jestem w tym kierunku raczej. Ja właśnie poleję w tym kierunku, że coś jest wystarczająco dobre, żeby poszło na produkcję, tak? I no nie no widzę, tak, nie ale widzę to... sensu dopieszczania do tego. Ja tylko, dlatego właśnie no tu to... jesteśmy. Ja wiem, ale, ale wiesz, jak miałeś napisane pokaż najlepsze, no to, to nie, nie, nie powiedzieli ci pokaż pragmatyczne podejście do obiektowości, tylko pokaż najlepsze, tak? Jakby było pokaż pragmatyczne... Czyli ja zjebałem. No no, znaczy według mnie tak, ale no, wiesz, Nikt nie chciał no tego wprost zdanie, powiedzieć, no. ale... Czyli znaczy, ja wiem, on jest dobry, taki właśnie, tak, zawija, zawija w to srebrkę, i w końcu ja wtedy. Aha, czyli ja. Znaczy, nie, no ale, kurde, pokaż najlepsze, no to robisz wszystko, co się da, nie? No to moje zdanie, najlepsze są takie, tak? No, okej, okay. i faktycznie, ale potem jak miałeś tą rozmowę i próbowałeś wytłumaczyć, dlaczego tak, no to nie było to tak jakby przyjęte, że to jest. jaka była to, tak jakby. posta, tak? Akurat tam z zegarem było okej, okay. tam było, było, było dobrze, że, że znam, że mogło być jeszcze bardziej solid. Eee, mhm. Ja zapytałem, co nie jest Solid, to odpowiedź zostałem taką, kup sobie książkę, to będziesz wiedział. I w ogóle <głos> <głos> małe no bóki, nie. nie? Tak, tak, to tam słabe było. Eee, a tam z tą grą, to po prostu był, później jeszcze była taki Refactory nie? I tam... Okej, okay, mhm. pokazałem, że, że umiem i czy mo możemy iść dalej, tak? jeśli jest taka potrzeba. W ogóle to dziwny przykład z grą, bo gry raczej są właśnie przykładem kotowania nieobiektowego, tak nie są nic nie mm -hmm. tylko żeby działał jak najszybciej, tak? Więc tutaj też. To były no, proste tam. Tej no tej ja wieki. wiem, no wiesz, tam żółwia zrobić logo, to. Tak. Może tam faktycznie można jakieś obiektowość stosować, natomiast ogólnie no, raczej się nie stosuje. Chociaż tam w sumie. Może da się coś szybkiego wycisnąć z tego. No dobrze, to, to no to w takim razie. Yy, pożaliłeś się? Tak, pożaliłem się i dałem historyjkę jako background. No to teraz, jakie Wy macie doświadczenie, lub co Wy sądzicie, lub kiedy Wy poznajecie, że. Okej, okay, wystarczy. Skoda się wiecie, fapować nad kodem, bo, bo ono robi robotę, tak? Hmm, trudne pytanie. I to zależy. No tak, no tak. No wiesz, zależy, zależy co pisze, nie? Jeżeli to jest. Wiesz, to też trochę, trochę tak wydaje mi się, no, zależy od kontekstu, tak? No, nie wiem, jeżeli no. bym miał. Wiesz, mam, mam jeżeli piszę nowy feature, tak do aplikacji, no to jeżeli bym go napisał w zupełnie odmiennym stylu niż pozostałe, tak, no to nie jest good enough, tak. Nawet bym nie powiedział, że jest good enough, bo, okej, okay, nawet że działa, to po prostu robię to wbrew jakiejś tam architektury, tak, którą mam w aplikacji. Mm -hmm. Natomiast, jeżeli bym robił tak jak rozmawialiśmy ostatnio jakąś tam aplikację małą coś, ale twoje skrypty, no to bym się mhm. nie, 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 nie połował w jakieś tam solidy, tak? Tylko bym zrobił mhm. po prostu kod, który robi robotę i, i tyle. Mhm. Czyli to, co mówisz z tym większym, to taki, że jest spójny z resztą kodu, zresztą projektu. No, to jest przede jedna wszystkim z tak, cech. tak, jedna z cech. Mhm. Że nie wymyślam, no, zwykle jest już jakaś architektura, tak? Więc po prostu tym swoją rzeczą. W, Wpinam się, tak? Że jest to mhm. spójne architektonicznie, tak? Mhm. A spójne... to Sorry, że ci wszedłem, bo, bo ja właśnie... Architektoniczna to raz, a co myślisz nad spójne tak stylistycznie? Powiem ci przykład z życia mojego projektu, który żyje chyba już ponad 10 lat. I programiści, którzy weszli do niego na początek, to byli... To były osoby, które transformowały się chyba z C, z C++. No, i oczywiście wprowadził notację węgierską, która żyje jeszcze do dzisiaj. Eee. I no. No nie ma, nie ma opcji, no jak przychodzą nowi programiści i tak dalej, ciężko komu kogoś nagiąć, kiedy nawet Microsoft mówi sam w specyfikacji gdzieś tam dotneta czy w best practice, żeby jej nie używać, żeby to ciągnąć dalej, no i w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, że masz klasę, w której część zmiennych jest w notacji węgierskiej potem część, która dochodziła wiesz, w późniejszym etapie już nie... A w Parametry to samo, i są takie, wiesz, ja, właśnie jeszcze parametry. Różne, różne, <noise> różne rzeczy, nie? I właśnie e, jak przygotowałem się do tego odcinka, to nie spojrzałem w trolle i nie wiedziałem, że do końca tylko o kodzie będziemy rozmawiać. I, e, ale jak już tylko o kodzie, to. Nie tylko o kodzie. To, no, bo mam no. wiele innych aspektów, ale właśnie co Mamy to jest? Godzin, taki, Grzesio, no, co to, no, jest no, to jest? Co to jest moda? To jest już wpadło, Co to jest to takie definition of dan, nie? Dla nas. Co to jest takie, mm -hmm. to, że, że ja już skończyłem i, i narania. I, I tak jak Paweł powiedział, to jest mocno zależne od kontekstu projektu i, i nawet chyba te, tego zespołu, tego teamu, nie? Że, że każdy team może sobie to wyznaczyć. Ale chyba najczęściej jest to właśnie taki kontekst projekt. Coś, co ma krótki cykl życia, no to nie będę w pary w to wkładał. Oczywiście, jak masz już chyba jakieś takie wyrobione nawyki, to ciężko ci się cofnąć i pisać taki rzeczywiście badziewny kod. Mimo wszystko będziesz tam, coś tam będzie z tych łap w miarę dobrego wychodziło, nie? Bo tobie już będzie, już tak będziesz czuł, że to tak śmierdzi mocno. E, typu wiesz tam, nie wiem, zmienna ABCD, bo, bo dobra, bo to tylko na chwilkę. No mimo wszystko dasz trochę więcej tych klawiszy i ją nazwiesz dobrze. e, e. 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 No i to taki chyba taki najpopularniejszy podział, no a tutaj dobra, to jest jakiś projekt, który ma szansę żyć trochę dłużej, to, to może już trochę więcej tego nakładu tam w, w niego włożę, aczkolwiek Aha. wiecie jak to jest, nie? Coś, co żyje, nawet ma być na chwilę, zaraz się okazuje, że jest tak potężnym narzędziem, że zostaje na lata i... I wtedy przepisujesz. No w, w iteracjach, w kolejnych. Zgodnie z zasadą tego tam tam scoutów, tak, pozostaw pole lepszym niż mhm. nie zostałeś. Lubię, lubię tą zasadę. Sam się jej tam staram trzymać. Ale jest trochę kontrowersyjna, no w tym, z tą notacją wegierską. Masz połowę klasy, połowę kodu w ten sposób, połowę w inny sposób, i weź z tym żyj. No, no z tym powiedziałbym ciężko żyć. Raczej bym próbował zrobić jakieś takie, nie wiem, refaktor sprinty, tak? Że przynajmniej te klasy, które macie rozgrzebane to już bym na jedną notację przepisał, tak, mm -hmm. żeby nie było pół na pół, żeby nie było long pointer to string, tak? LPSTR. Jarek zaczyna się dusić, ja nie wiem, czy to jest dobry znak. Bąbelki mu poleciały nie w, nie w te dziurki. No, że to bym spróbował ujednolicić, tak? Mm -hmm. Bo to jednak jest dziwne. Tak, tam jakieś tam jeszcze M podkreślić czy LPSTR. Membersy. P od no, pointer i te różne takie. Tak. Nie, to, to jest ciekawe naprawdę, ale no, to, to bym się starał ujednolicić. Natomiast no, całości bym nie przepisywał. Raczej, mm -hmm. właśnie jak dotykam to wtedy. Nie, nie wiem też jak to duże, no, bo jeżeli to są klasy ogromne, no, to wtedy faktycznie może być też dużo, duży narzut tak, na, na przepisanie takiej <ścoughs> klasy. No tak. I... Z drugiej strony, czy tutaj nie można by jakimś automatem tego potraktować, wiesz, tą notatkę węgierską wycinać tylko te przedrostki? Mm -hmm. ja to, to głównie mm -hmm. są przedrostki, tak? Takie. Tak, tak. zostawić całą resztę. Wiesz, sama zmiana jest dzisiaj bardzo szybka. Przy, przy tych narzędziach, o których mówiliśmy, rider, czy Visual Studio Rename zmiennej, to nie jest jakiś, wiesz, Rocket mm -hmm. Science, który robisz tam manualnie. Kwestia zawsze zasadności, czy potrzeba to było akurat teraz zrobić? Czy to był dobry moment, żeby. Uh -huh. Wiesz, jak to zrobisz, zaraz do tego dojdziemy. Jako taki osobny commit, ok, rename, żeby to było more, jak to mówią, nie wiem, bardziej takie znaczące, to ok, nie? Gorzej, jak to wpleciesz z dokładaniem jakiegoś feature'a i fixu i wtedy robisz takiego diffa i za bardzo nie wiesz, co tu się wydarzyło. Gość fixował i zmienił nazwę zmiennej, nie? Przy okazji. To jest złe. Ja wyszedłem z takiego założenia trochę, że będę iteracyjnie tą, tą taką strefę, przy której tam grzebie, okej, okay, jak mi szkoli ta nazwa zmiennej, no to w obrębie metody, dobra, to to zmienię, ale nie, że jadę po całej klasie. Bo tak wyszedłem z założenia, dobra, za może pół roku, może rok, jak ten kod żyje, to wyjdziemy z, z tych notacji węgierskich, nie? W tych takich korowych, kluczowych rzeczach, tak? Mm -hmm. Że za każdym razem, gdy ja tam zajrzę, okej, okay, to posprzątam tak, tak w okolicy. Wiesz tak, wy, wypielisz jak idziesz do ogródka i e, przy okazji tam podlejesz i trzy, 4 chwasty wyjmiesz, nie? A, mm -hmm, dobrze, żeby okay. przy okazji mm -hmm. następne nie rosły, nie? Ale to. No tak, no ale to zakładam już, tak jakby macie nową No nowa, e, nowa, nowe zasady, no nowa tak, zasada że... mówi, że nie ma. Nie trzymamy się tego, że, że po co, nie? Ale wiadomo, copy paste jest wiecznie żywe, wiecznie żywe i to się zdarzy, nie? Bo ktoś coś no, weźmie to, to z innej nie, części nie, nie systemu. Nie powinno. No nie powinno, ale wiesz jak jest. No, no, nie, no nie powinno. <coughs> Spoko. Mm -hmm. Mm -hmm. No dobra, a... No? Bo ja chciałem No to, ja to mów. No, właśnie... no, no. Nie, chciałem tylko też powiedzieć, że właśnie fajne to z tym definition of done. Wydaje mi się, że to powinno określać, czy mamy good enough E, przynajmniej w danym projekcie, tak? No bo nie wiem, jak macie zdefiniowane, tak? No ale tutaj powinny być tak, że mamy na przykład testy napisane do, do rzeczy, którą piszemy. E, zwykle nie wiem, w Definition of done nie ma takiej, przynajmniej ja się nie spotkałem, że OK, że piszemy zgodnie z konwencją, ale powiedzmy też może być sprawdzone, tak? Jak robisz review, pull requesta, czy wszystko jest nazwane odpowiednio, tak jak powinno być, tak? Czy nie ma właśnie notacji węgierskiej, czy innych. Czy nawet można zasugerować jakieś tam lepsze nazwy, tak, żeby nie mieć tam jakichś menedżerów, nie wiadomo, ile i, i jakich tam. E, mm -hmm. Więc myślę, że ta, ten definition of faktycznie mógłby e, określać, tak? kiedy mamy ten Gutin. No, to czy Definition ten ci powie, kiedy zrobiłeś. Natomiast nie powie ci, czy jest wystarczająco dobrze, lub jest wystarcz wystarczająco złe. Tak? No bo możesz napisać kod, który jest testowany, ale czy testowalność powie ci, że to jest dobry kod? No, wiesz, jeżeli jest testowalny, to znaczy, że odpowiednie abstrakcje musisz mieć, tak? Żeby no tak, przetestować. No, to, no to masz kod argument, um, masz kod, który został napisany, wszystko działa, ale ty podczas, podczas code review wiesz, że on jest niewydajny, bo ma są jakieś pętle w pętlach, w pętlach, w pętlach i ty już wiesz, że ten kod można napisać lepiej, bardziej wydajnie, tak? Natomiast według waszego definition of wszystkie kropki są zaznaczone, testowane, nie wiem, tam w sumie no no. są prostu zrobione, ale. No ale to znaczy, że wiesz, definition of dan powinno to zawierać, że też jest wydajny kod, tak. No i w pewnym momencie wpadniesz, hmm. wpadniesz w taką pętlę, że wiesz bardzo dużo tych checkboxów, tych, wiesz, to, czego ty no, lubisz, okay. tych fajeczek do zgarnięcia. No ale wiesz może to jest istotne, bo wiesz, na przykład jak my mamy jakieś wymaganie, że aplikacja musi być odpowiadać w ciągu, nie wiem. Dwóch sekund musi się ładować ekran. No to sorry, jak dasz pętli, no to. no i, pentli, no to... i okay, teraz patrz. Ten co działa. Masz odpowiedź no. dwie sekundy, a ty wiesz, że możesz zrobić to w nanosekundę. No i co? No i, i teraz co? Męczysz no. goście, żeby to przepisywać, czy Mówisz, okej, okay, jesteśmy w granicy, mieścimy się na produkcję. No to powiedzmy, u nas na produkcję to też nie taki. Gdzie... Yy, I to też jest właśnie, też kiedy można Gutinaf, bo yy, odpowiem na Twoje pytanie. Yy, mm -hmm. Czy męczę? Zależy. Jeżeli to jest prosta no, no, zmiana, to ci. tak. No. no wiesz, to zależy, jeżeli musiałbym przepisać, na przykład zmienić wszystkie struktury, tak jak było na.NET na Confie, tak? mm -hmm. Jeżeli bym musiał przepisywać pół systemu, żeby było wydajne w milisekundę, no to może nie warto, tak. Natomiast wiesz, jak, jak też problem jest taki, że jak masz na przykład apkę webową i możesz wdrażać rozwiązanie 30 razy dziennie. To masz inne podejście do Good enough, jak masz Deploya raz na 6 miesięcy, tak? Bo Deploy to jest taki, że musisz dostarczyć do miejsc, gdzie nie ma dostępu do internetu tak, aplikację. Tak. Więc inaczej też podchodzisz do tego kodu, tak? Musisz, masz, że tak powiem, jeden strzał. OK, możesz zrobić fixa później, tak? Ale to też 3 miesiące testów aplikacji, żeby wypuścić A tego fixa. Nie? Więc mówię, no, inne podejście, tak? Jak masz, możesz, nawet jak zepsujesz tak i masz te trzy pętle w pętli, ale możesz wdrożyć poprawkę w dwie godziny, no to, to może jednak nie męczysz wtedy. Nie wiem, czy przekazałem. Tak, tak, chciałem ja tym, co te... chcesz powiedzieć, z tym, że ja mam taki jeszcze kontrargument do tego, bo tak się też o tym myślałem. No bo poszło, tak? Poszło na, na proda, na maina, już, już nie ma masterów, są tylko mainy. Mhm. No. no i co? I wystawiasz sobie taska, na zasadzie zmieńmy to, żeby było szybciej. A przychodzi właściciel projektu mówi, ale po co? Wymagania spełnione. Tak? PM mówi, nie, nie mamy czasu, musimy, masz tu inną taczkę, masz łopatę i coś innego dowozisz. No i teraz, że tak powiem, to co sobie dzisiaj, dzisiaj też rozkminiałem, e, że ja na przykład to właśnie <coughs> pozwalam sobie w domowych projektach ref refaktoryzować rzeczy później, tak? No bo mi się nie śpieszy akurat z moim tanem. Termin deadline minął parę lat temu tak naprawdę, więc <coughs> co to będzie teraz, czy, czy w przyszłym roku, to nie ma różnicy. Natomiast w komercji założyłem to, że ten kod zawsze kształt się niepotrzebnie spuszczamy nad tym, żeby on był zawsze najwyższej możliwej jakości, nie? Że właśnie nie pozwalamy sobie na to, żeby on sobie dojrzał, żeby zebrać kilka takich takich kubek, które są tak samo zepsute, i powiedzieć, okej, okay, te trzy kubki są takie same, nie? Weźmy co, zagarnijmy sobie i tak i pozwólmy sobie to zrefaktoryzować do, do wspólnego, sensownego em, kodu. Tylko my od razu musimy wiedzieć, że w przyszłej iteracji, która będzie miała, nie wiem, w roku fiskalnym 2021 albo 2022, będziemy mieli coś tam, więc już teraz idziemy w tym kierunku, nie? I tak, właśnie to trochę, trochę tak jak teraz to powiedziałeś, tak? Jeśli te, ma, mamy spełnione założenie w dwie sekundy i je puścimy na proda, to pięci powie, okej, okay, jest spełnione. Nie musimy tego zmieniać w nowe sekundę, tak? Bo klient nas o tym zapłaci. I jest kutynaf, naw, bo wymaganie jest spełnione, ale ty wiesz, że można było to zrobić jedną pętlą i mieć zamiast sekund, mieć nanosekundy, No i teraz. No. Teraz ty tak. chodzisz Cały nawiał. <laughs> eee, no i tam powiedzieć. Dobrze, to, to myślę, tak tak że, jest, że tak się tak podnosiło rękę wcześniej. Brakuje mi jakoś takiego e, tego pytania w twoim pytaniu. Wiesz, znaczy, e, ja wypisałem sobie, nie powiem, że wypisałem sobie, bo myślałem dzisiaj nad tym tematem, bo mówię, dobra, nagrywam z chłopakami, dobrze by było, żeby to coś z tego wyszło. Na takich, własnych, Żeby choć jedna osoba na takich <grym> własnych przykładach, jak to wygląda w bieżącej pracy, gdzieś tam w tych projektach. I tu, i tu że rzeczywiście powiedzieliście o takich trzech kategoriach, czyli te good enough, czy ten definition of done na poziomie kodu, to jest jakby jedna rzecz. Druga, spełnienia tych wymagań takich funkcjonalnych, czyli co my w ogóle dostarczamy do, do tego, nazwijmy go, biznesu. I trzecia, to są właśnie jakieś takie inne metryki które możemy mm -hmm. powiedzieć, że e, nie za bardzo dbamy o kod, e, ale on ma być zarąbiście szybki. Bo po prostu my obsługujemy ziliony klientów, e, i tak dalej, i po prostu on dla nas on, my wiemy, że on nie będzie wyglądał wiesz czytelnie i tak dalej. Ale hmm. naszą jakąś metryką jest wydajność, i na przykład zapytania SQL-owe muszą się. Za każde zapytanie ma się wykonać w max 2 sekundy. Jak nie, to po prostu failnie to gdzieś w jakichś testach, na jakimś przygotowanym secie danych i to w ogóle nie przychodzi. Nie? Spotkałem się hmm. z taką sytuacją, z jedną firmą ubezpieczeniową, że mieli taką metrykę narzuconą. I hmm. jak ktoś, któryś deweloper skrobną, nie wiadomo, jakiego joina, czy jakieś zapytanie, które wykonywało się ileś tam dłużej niż na oczywiście przygotowanej bazie wcześniej, żeby mieć ten punkt odniesienia, po prostu to, to nie było w stanie, nie można było tego wpuścić, w ogóle zakomitować, nie? Więc to mm -hmm. ich było, takie definition of done, jedno pewnie z wielu. A, I teraz, jeśli chodzi o tą, tak, ten kod, którego tak się trzymamy mocno, to mamy jakieś takie narzędzia typu analiza statyczna, coś co w ogóle z takim, wiesz, pierwszym filtrem gdzie mhm. czy tam jakiś FX style cop, który w ogóle sprawdzi te takie, wiesz, no, no podstawy podstaw, że coś jest niehalo, nie, że nawet nawet nie wołasz kogoś do review, jeśli to w ogóle nie przeszło tego, nie, no bo po co? My korzystamy z sonara w projekcie, mhm. gdzie też masz no masę tych reguł, tak, i on, no można powiedzieć dobra, no, to nie jest good enough, bo Dana metoda przyjmuje 5 parametrów, a my chcemy, żeby max przyjmowała 4. Mhm. Czy tam ta cała złożoność obliczeniowa, jakiejś metody jest tam więcej niż 30, bo w środku nie wiadomo, ile tam ifów jeszcze pętla po pętli tam się kręci, nie? I to są takie, takie rzeczy, plus to pokrycie, o którym też już wspomnieliśmy. No, jak ktoś się uprze, to może powiedzieć, że niżej niż 60 nie, nie wpuszczamy 60%, mhm. nie? No i tam, a czy ktoś już tam same gety i setery będzie testował, żeby osiągnąć te 60, no to, to to jest kwestia inna. To pewnie w review tam jakoś tam by wyszło, nie? To jest jakby to, co bym tutaj chciał, jeśli chodzi o ten kod, dodać, nie? Takie tutaj mamy jakieś mechanizmy, które nam z automatu to good enough są w stanie tam jakoś sprawdzić, nie? Ale solida pełnego, no to to, to już nie sprawdzam. Nie wiem, Paweł, czy mamy, mhm. czy Endepend, można by to, w, to wciągnąć? Jakieś takie narzędzia, które by powiedziały ci, że, no, że nie mhm. wiem, że, że jest jakiś kapling porobiony, tak, takie rzeczy. Ja. Znaczy, chyba jest. na pewno jest, tylko yy, on też pewnie nie, on, on pewnie powie taką, taką liczbową, tak? Pokaże ci, że mhm. ten obiekt jest połączony z wieloma innymi, tak? Natomiast. Mhm. Nie wiem, czy on to nazwie, że tutaj, mm -hmm. powiedzmy, jakoś tam single responsibility mm -hmm. principle złamaną, bo... God objecty pewnie też znajdziecie, nie? No tak, tak. Powinny być reguły do tego, że mm -hmm. wielkie, wielkie obiekty. Mm -hmm. Natomiast nadal to jest, powiedzmy, taka statyczna analiza, tak? Więc ona no, też jest trochę ograniczona. E... Mm -hmm. Naiwna, tak bym powiedział. No tak, tak, tak. tak. Jak ktoś bardzo się uprze, to można spokojnie oszukać, nie? Tak, ale jakieś podst się, że jakieś podstawy podstaw coś tam e, przefiltruje, nie? Że rzeczywiście już tak strasznie popłyniesz nawet z tą złożonością, nie? Jakąś tam e, metod, ok? czy tam nie wiem, no rider nawet literówki wykrywa, nie? Jeśli umawiamy się, że piszemy po angielsku, a ktoś z wiedzie, nie wiem, z językiem polskim, czy z jakimś innym, albo rzeczywiście tam z z z z walnie literówkę, no to nie chcemy tego, okej, okay. no to, to nie jest good enough. To są takie, no można no powiedzieć, tak, pierdoły, ale, ale jesteśmy w stanie jakoś to tam y, trochę odsiać, nie? Żyjesz? Tak. Okay. Jarek się nożem bawi, Muszę tylko Za dużo skociłem. procentów ma. <laughs> hmm, śrubeczka. Śrubeczka. E, hmm. No tak, no? żeby nie było, Visual Studio też literówki wykrał. Okej, okay, no. że, że nie tylko rider. Proszę cię, grzesiu na kodriwiu, nie, nie ty grzesiu, inny grzesiu, też tyrówki na kodriwiu wykryłem, także to już nie jest. I potrzeba nie potrzeba <noise> wizualistów. <noise> tak. <głosy> Miałem taki kolega właśnie, który był świetny w literówkach i po prostu no, doceniam, natomiast to buje, kurzało mnie to. Wiesz, ja tu się staram właśnie, znaczy nie? To jakieś te reguły testowana abstrakcja, a ten E-nauk pisze się inaczej. <noise> Nie byłeś gutinaf. Tak, nie byłem gutinaf właśnie. Spoko. Mhm. A powiedz mi, Grzesiek, bo ty co czas mówisz tutaj, że skupiamy, skupiamy się na kodzie, na kodzie, na kodzie, a co masz jeszcze na myśli poza kodem, jeśli chodzi o gutinaf. No to, to druga sprawa, no to czy w ogóle można powiedzieć, że, że okej, okay, kod, jesteśmy startupem, na razie na kod jakby nie patrzymy, bo my musimy jak najszybciej dostarczyć tą wartość biznesową. Mhm. I naszym gutinaf to jest w ogóle spełnianie wymagań funkcyjnych. Czy, czy ten kawałek kodu, który ty zrobiłeś, zapisuje to do bazy? Zapisuje. Okej, okay, to jest gutina. dzięki. Ja nawet nie patrzę, jak to wygląda, nie? Puszczam jakiś mm -hmm. test, nie wiem, end to end. Zapisało się, zapisało. Działa? Dobra, działa. Dziękuję. No, no i tyle, nie? A, a, a że za miesiąc, dwa czy trzy trzeba będzie to przepisywać? Wydaje mi się, że, że dużo w ogóle projektów tak czasem startowało, bo nie spodziewali się jakiegoś, wiesz, boomu, że to zadziała, i wtedy nagle biorą 10 takich top inżynierów i oni to dalej tam, wiesz, przepisują i skalują i wprowadzają architekturę, ale na początku to ten good enough to będzie, niech to zapisuje, niech to odczytuje dane, niech to coś wyświetli dla tego użytkownika. Po prostu skupiamy się tylko na spełnianiu tych wymagań, takich, nie? To, co tam. Dostarczamy dla klienta, nie? Mhm. Mm -hmm, mm -hmm, Okej. Okay. No tak, no bo tutaj wiesz, w przypadku takich startupów, to tak naprawdę nie wiesz, czy za tydzień w ogóle nie zmienisz modelu biznesowego, tak? Bo się okaże, mm -hmm. że nie wiem, klienci ci powiedzą, że no, a my chcemy, nie wiem, wozić pieski, a nie jedzenie, tak? I ty jesteś, mm -hmm. nie wiem, mm -hmm. z Ubera się robisz na, nie wiem, Fooder, e, czy tam Dogger. Uber Animals. E, tak, więc tutaj jak najbardziej e, nie ma sensu. E, no, w jakieś takie dobre praktyki na poziomie kodu, tak? Bo hmm. o ile faktycznie później będzie to przepisane, jak ten sukces już będzie osiągnięty, to, to na etapie startupu to chcesz tylko dostarczyć, zobaczyć, czy to łapie, tak? Czy jest branie na, na to, co ty tam wymyśliłeś, mm -hmm, tak? Mm -hmm. tą czy wartość jest to dodajesz, prosto? tak? To wartość dodajesz przez wymyślenie czegoś nowego, a nie, że ten kod pod spodem będzie ładny, tak? Bo nikt tego może nawet nie będzie utrzymywał. Mm -hmm. No, Wiesz, tak nawet patrzę na taki hackathon. Spotykają się ludzie gdzieś tam na 48 godzin, no to wątpię, bo oni te 48 godzin przepalali na, nie wiem, bootstrapowanie projektu i jakąś, wiesz, infrastrukturę i tam nie wiadomo co jeszcze, nie? Oni chcą chyba jak najszybciej dowieść jakiejś funkcjonalności w tym projekcie, a nie zaprezentować na koniec, że ich projekt będzie się zarobiście skalował, replikował i nie wiadomo co tam. I, i będzie mega wydajny i szybki. No nie, no, no to na scenie nikt tego nie zrozumie w ogóle, nie? Bo tam są ludzie z biznesu i się zastanawiałem czy, czy to jest w ogóle fajne, nie? I czy dowozi to, to coś w ogóle dla świata. Więc mm -hmm. no, to taka druga tak kategoria, właśnie takich funkcjonalnych, w ogóle, gutinaf, nie? Działa to, okay, działa. Okej, okay. dobrze. Ja chyba się zawsze kupem na tej drugiej części, właśnie, nie? Ma robić tam robotę i spełniać w ogóle funkcjonalne. To ja mam takie podejście. Ja jakoś staram się, staram się nie katować ludzi kodem. W sensie tak, jak, jak, wiecie, jak ich katujesz kodem. No, w, sensie, w sensie, jak wiesz, Właśnie literówki, męczysz, nie? spacje, wiecie, czy tam właśnie, mhm. um, czy, jak już są foricze, w foriczach, w i w lamb, lambda, a w środku są jeszcze ify, no to, no to nie, no to, to wiadomo, że to, to boli, znaczy wiadomo, to za ja, na no to uwagę, tak? Natomiast te, właśnie jakieś takie mikrooptymalizacje, że tu można zamiast tego if i tego s się pozbyć, no to co, to są pierdoły, tak? Dla mnie. Mm. Ale to mam ja. Tak. Mm -hmm. No dobrze. No dobrze. Wiesz, co jeszcze tylko bym tylko dodał, że yy, tak jak mówisz, tam z tym katowaniem, sobie też zdaję sprawę, że są ludzie na różnych tam nad zespołach poziomach, nie? I teraz mm -hmm. można sobie ustalić, że jak tam z kimś pracujesz, to żeby chociaż go wypchnąć z tego poziomu, żeby wyszedł z tych for each, for eachu, for eachu i w środku jeszcze if, nie? Z jakimś breakiem, czy mm -hmm. continue, nie? Żeby dla niego jakimś pierwszym etapem było, żeby w ogóle on z tego wyszedł. I, i rzeczywiście, jak, ty mu, jak widzisz, że taka osoba robi w ogóle takie rzeczy, to ty jak mu wyjedziesz z abstrakcją, to prawdopodobnie w ogóle, wiesz, jak kulą, nie wiem, o ścianę, o płot, czy jak się tam mówi, nie? To wiesz, że to w ogóle nie zasiejesz tam nic dobrego. Więc y, może sobie taki właśnie założyć może taki, nie wiem, Jarek, good enough w kontekście per, per developer. Co jakby. Nie wiem, czy to jest dobre, bo z reguły te polityki się określa jakoś tak per zespół, per projekt, per team, ale mhm. może, żeby tak te osoby właśnie e, skilować do góry, to może to, tak. To, to, co mówisz, jest tak, takim, trochę, e, takim podejściem, jak zarządzasz tymi ludźmi, liderujesz, to masz tam takie cztery etapy, nie? Mhm. Czy ktoś jest juniorem i seniorem? samodzielny, niesamodzielny, tam ty skalujesz sobie. Ale tak, znaczy, no właśnie, teraz to jest takie dyskusyjne już trochę. Czy rzeczywiście robisz good dla jednego człowieka, do, dla drugiego nie? Bo oni też muszą, wtedy, jeśli tak, jeśli tak byś robił, to jest idziemy w trochę innym kierunku już, to musisz powiedzieć, że ok, tam Wojtuś jest, zobacz, Wojtuś jest, nie, nie, nie domaga w kodzie, więc robimy tam, że puszczamy jako code review. Czy tam jakiś inny Arturek, Agatek? To on jest wypasem, nie? To on musi mieć inne. Mm -hmm. No i wtedy jest takie ryzyko, nie? Kurwa, Stanicki to właśnie się dopierdala, nie? Mm -hmm. Tam ten robi fajnie, tak, u niego tak. nie ma żadnego go a no mi się a. dopierdala. Ty byś nie? się mógł postarać lepiej. Przecież wiesz, co masz zrobić, nie? No ale Wojtuś no może pisać pętlę w pętli. No właśnie. <grym> I, <grym> to jest tutaj, tutaj trochę to, co na początek powiedzieliście, że um, ta komunikacja, co to znaczy, co to znaczy i Solid, to też trzeba jestem powiedzieć, tak? Wojtuś jest słaby, to się podwalamy i u niego stopniujemy to i cały zespół o tym wie. A podczas gdy ty, Arturku, e, jesteś naszym senior architektem e, i ty musisz pisać po prostu wszystko w lambdach, nie? jakiś W, nie, w czym to myślimy? W betach. Tak, w betach. No nie wiem. To takie wiem. trochę takie ryzykowne. Dziwne. dziwne podejście. A jeszcze w ogóle z tym, tak, tak mnie naszło to, co mówiłeś, że ty byś ludzi nie męczył z tymi literówkami i spacjami. Hmm. A może. No, może mogę ta to powiedzieć. Osoba byłaby chętna, w sensie, że wiesz, nie wie, że tam zrobiła literówkę, i może by było, o jej dzięki, a ja całe nie źle Nie, 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 nie chodzi o to, bo czasami, właśnie tak jak mówiłem, tutaj, ten mój grześ, poprzedni grześ, tak, nie? Ty dostarczasz funkcjonalność i tam mówisz, ok, tu zrobiłem takie wzorce, tu jest fajny soli, to będzie fajnie testować i zobacz ten kod, tu literówka. I całe ten taki, wiesz, to takie skupienie, że coś fajnego zrobiłeś, po prostu ci pęka, bo zamiast U dałeś A, po prostu ci. Trafię, po prostu to się spuciłeś, jesteś, jesteś dumny z tego dziecka, bo zaczęło mówić, a on ci mówi, a jest rude. No. Do, dobra, a, a lepiej było jakby napisał na, na, na przykład y, super funkcjonalność, tylko tutaj literówka jest? To, to też zmienia, zmienia postrzeganie, nie? Ten twój rad, ten, ten twój rudy gniot fajnie skacze, nie? No, fajnie skacze. <laughs> Okej. Okay. Bo ja, ja wiesz, ja też jeżeli widzę, to się przyczepiam, nie? Hmm. Tak, tak. Jeżeli z tego kodrowi dostaniesz tylko literówkę, a cała reszta zostanie z jakieś pół pominięta i to byś sobie spojrzał? W ogóle z kumą, co ja zrobiłem, czy w ogóle zobaczę tylko nie kuma, literówkę. Tak? Nie? tak. nie, no mógłby napisać faktycznie, że taki komentarz ogólny, nie, że super wiesz, tylko tutaj popraw literówki i jedziemy, tak. Tak. Komunikacja jakbyś nie, jak, jakbyś nie, nie wyczuł, my jesteśmy świetni w schodzeniu z tematu. Nie, spoko. Ja też właśnie taką dygresję teraz mam w głowie, że. Czy w ogóle bo taki, nie wiem, czy Wy też macie taki mechanizm, że jak już otwieracie klasę, jesteście w stanie tak w kilka sekund powiedzieć, że ona jest taka good enough, albo taka, że tutaj tak śmierdzi. Mam wrażenie, że to od razu takim, tak robisz taki screen i od razu wiesz, że tu coś jest chyba nie tak. Nie wiem, ja mam wrażenie, że. że... po tym. Że, jak, jak siedzisz w projekcie I, i, i napisałeś trochę już tam swoich rzeczy tak. przez, przez parę lat no. i nagle trafiasz w jakieś inne miejsce, którego jeszcze nie tykałeś, że to się od razu rzuca w oczy, ale to może być też tak, że ty masz jakiś styl i, i nagle wpadasz w jakieś takie. To też. Ja już, ja już jestem stary, jakiś chyba Hans Adam powiedział, że on jeszcze jest stary i mówi, get off get of off my lawn, nie? Uh -huh. Ja też mam już swoje nawyki staram się pilnować, żeby ich nie. nie nie wciskać innym, dzierbiłem kołdrowiło takie, zespoły zrobiłem starałem się właśnie, nie mówię, że o to źle, 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 tylko ja robię inaczej, tak z wiem, że ja bym to zrobił inaczej i widziałem taki Hadouken pattern, nie? właśnie, if, for each, for each, if, lambda, w if, i tam jakiś jeszcze, jeszcze jakaś lambda, myślę, to zadziała. To nie jest mój kod, to nie jest mój projekt. Natomiast ja pamiętam, że takie rzeczy robiłem 10 lat temu i strasznie mnie bolało testowanie tego, nie? Mm -hmm. Ja zawsze sobie wolę mieć płaski. Jak mam jakieś tam właśnie, e, jakieś kolbeki, to robiłem sobie on, i to wyciągałem 10, żeby to było płaskie, żeby testować, nie? Jakiś javascript. Tak, javascript tam był akurat. I mówię, no dobra, fajnie, że mamy jQuery, bo jQuery jest prosty i robi robotę, ale znowu patrzcie, tutaj mamy już jakąś funkcjonalność taką większą niż tylko pokazanie guzika czy ukrycie guzika, to może nie idźmy już w kierunku jQuery, nie? Fajnie, że macie moduł, że macie to, ale... No właśnie. I to, co właśnie to powiedzieć, że że skanujemy klasę, to właśnie tam tylko taki jest takim wzorcem, że myślę, że jest takie wcięcie, idę, że jo, jo. oj. No ale takie coś by mogło być w jakimś tam, powiedzmy, dokumencie good practices, tak? Tak. Że tak, nie robimy tak. takiego patternu, tylko robimy taki. Tak. I bo, to, bo to też powinny być takie, powiedzmy, jakieś spisane dobre wzorce, żeby. No bo wiesz, jak masz dużo ludzi, no to jednak no, każdy ma swoje, tak, przyzwyczajenia, a wydaje mi się, że powinno być to jakoś w miarę spójnie. Więc jeżeli byłoby obejście na to, żeby nie robić takiego, myślę, że mm. jak najbardziej. Chyba, że ustalacie, mm -hmm. że robicie tak, tak. I, i tak jakby wiesz, jest y demokracja i większość głosuje, że robimy tak. Jestem. Ach, Z tą demokracją. A już co nie? Wiesz, to jest też tak, że um, Maciek, jestem, przekonany, tak. jestem przekonany, że istnieje wiele zespołów, które e, czytały i Clean Code e, i tam wiele różnych artykułów o solidach. Mają tą wiedzę, a jak przychodzi co do czego, to, to jakoś tego w kodzie nie widać. A to są te trade-offy, bo, bo się okazuje, że były deadline, popuściliśmy trochę, to zrobimy refactoring sprint, który w ogóle nigdy albo nie następuje, więc... Ja miałem parę. Miałeś parę takich? Ja jeszcze mam takich, no mm -hmm. nie, może rzeczywiście miałem, czasem są takie luźniejsze okresy jakieś wakacyjne, że tam to się tak można znaleźć, albo w okresie świąt, gdzie się wszystko wycisza i wtedy można sobie trochę tam poszaleć wiesz co, nawet może nie jakieś duże, bo, bo jak nie ma testów to w ogóle lepiej trzeba być bardzo pewnym co się tam robi, ale na przykład takie malutkie wiesz rzeczy wchodzi nowy .net, nowy C#, sharp nowa, nowy sugar syntax i jeszcze jak Rider czy Visual Studio ci to z automatu ogarnia i jeszcze mówi ci, że per file albo per project. No per solucja to jeszcze nie pojechałem. nie? I on na przykład mówi, że że z inlajtu, z ci auty. Using, ja nie, usingi też, ale a, na przykład auty, auty ochy, nie? Jakie to jest dobre, bo to no. po prostu jak pracujesz z jakimś API, które ma większość tych try, try, try i one na aucie coś wypluwają, a bula zwracają, to zawsze tą linijkę wyżej była ta zmienna, bo musiało tak być, nie? A on ci to zinlajnuje, zrobić to w, po prostu w kilka sekund i pozbyłeś tam nie wiem 100, 200, 300 linijek w kodzie. I to jest Mała rzecz, ale zarobiście poprawia czytelność, bo taka deklaracja zmiennej już to. A dobra, tu jest jakaś deklaracja, to może warto ją pamiętać, nie? Wydaje mi się, że to są takie małe rzeczy, które można tam gdzieś sobie tak z automatu poprawiać, ale w Riderze jest takie coś, że można chyba linku na lambdę zamieniać i, i z powrotem, i on tak, jeszcze tak. odwraca if w międzyczasie. Tak. Tego to tak ostrożnie, bo on nie zawsze to, co zaproponuje, jest według mnie bardziej czytelne, nie? Ale takie małe. Rzeczy takie małe udoskonalenia, myślę, że. Małe szczęście. Małe szczęścia, tak. Okej. Okay. Mhm. No. Dobra, dobra. To ja powiem tak. To, co powiedzieliście do mnie przemawia, i to, co powiedzieliście na początku, um, jest trochę pochodną tego definition of done, że, że to good enough trzeba sobie jasno, um, jasno stalić. I to, co ja. Moje good jest inne niż Grzeszka czy Pawła good enough. I dopóki sobie tego nie ustaniemy w projekcie na rekrutacji gdzieś tam, to mogą być oto spiny, nie? I najprawdopodobniej będą. I tak, to, jest nie tak. to jest taka największa myśl, która jest pochodną tego, co ja zawsze mówię, że komunikacja to najlepszy skill w programowaniu. I muszę powiedzieć, że wyjątkowo, wyjątkowo nie czytając tak naprawdę tych komentarzy, które, jest, które są, ja bym powiedział, że to jest, to, jest to, co, to co chciałem przekazać tak naprawdę bo tam jeszcze dopisałem jakieś POC, czy trywialne aplikacje, ale to wiadomo, to, to, to już też powiedzieliśmy, tak, że tutaj można przymknąć oko, chociaż mi się kiedyś pojechała, e, przejechała noga na, na trywialnej aplikacji i właśnie to, co Krzysiek powiedział, że ona poszła później w tłuszczem, że tak powiem, e, jeśli chodzi o wymagania, to i tak są wyjątki. Mm, także, e, powiem tak, czy te, prze, przejście przez komentarz zostawiam w, w waszym, czy chcemy to robić, czy nie chcemy tak robić? Bo, bo mamy fajny czas na liczniku. Jaki? Godzina z haczkiem, minus tam Haczki. szum na początku. <grym> mm, także możemy sobie tak okay, skrolować i zobaczyć, co fajnego będzie, albo możemy w ogóle zostawić to dla, na, ten, na z, z zadanie z gwiazdką. Wyjątkowo nie czytać komentarzy. Mm. Jak z czasem u was? Prowadzasz ten a... Regułę. No, 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 ja, ja powiedz, regułę. Może... zmiany chciałem powiedzieć. Ja jeszcze mogę na ostrą piłę tak 20 minut przeznaczyć. No. Czas start, słuchaj. W tym, w tym projekcie mamy tak, że ja jestem w mówienie, Paweł jest w czytanie. Dobra, ja mogę przeczytać. To co, lecieć po kolei, czy chcemy jakiś wybrany? Bo mamy jeszcze, poczekaj, bo to co mamy z m, zawsze zapominam, Ojców Chrzestnych. A, nie przeczytałeś. Nie hmm, przeczytałem właśnie. To ja nie wiem, czy oni jeszcze z nami są na tym etapie odcinka, jakich nie przeczytałeś. No, nie, może... nie, nie, nie. Spoko, spoko i tak będą. Tak będą. Mamy wiernych chrzestnych. Okay. Dobra. Mam mamy Łukasza tak. Kurzyńca, Pawła okay. Dulaka, Piotrka Woroneckiego, Marcin, nie wiem kto to jest Marcin szczerze mówiąc, Adren Mularczyk i Konrad Kokosa. A Marcin. Dzięki. Znam. Marcina? Nie, nie Konrada. A, hmm. Też. Mateusz rzucił mi jeszcze linka z jakimś tam artykułem. Do... Możesz dorzucić go do tych. Tak, dorzucę. Natomiast ja tak powiem, ja trochę przeglądałem te komentarze. Mhm. Jeżeli nie przejdziemy, a pewnie nie przejdziemy przez to jest tutaj jeden artykuł całkiem ciekawy. Właśnie ten krótka rozprawka z Gutinaw, że to właśnie takie Gutinaw jest trochę złym określeniem, nie? To taki jest wystarczająco dobry po polsku, nie? Że czemu, mhm. czemu niedobry, nie? Bo też tak, jak trochę rozmawialiśmy o tym definition of done, to jeżeli te wszystkie punkty z definition of done mielibyśmy zrobione, to czemu nazywamy go wystarczająco dobry? Raczej powinien być, że on jest dobry, ten kod, tak? Założyliśmy sobie takie elementy do spełnienia w naszym kodzie, mhm. są spełnione, to dlaczego go nazywamy wystarczająco dobry? Mhm. Więc tutaj polecam sobie przeczytać jego taktykę na szybko, więc. Jeszcze sobie przeczytam, dodam sobie, żeby móc checkboxa później odznaczyć. Bo, mogę powiedzieć, bo może być no. tak. Ja tak sobie i zobaczyłem, że nie ma wcięć. No. Jest, jest ten artykuł, jest wystarczająco dobry, żeby go przeczytać. E, bo wystarczająco dobry jest na, na tej zasadzie, że być może tych bullet pointów jest więcej, natomiast jest wystarczająco dobry, bo spełnia minimalne wymagania, żeby zrobić. Ale na przykład e, są wymagania z gwiazdką no, i wtedy wiesz. Nie wiem, czy na bym wchodził przykład... szczerze w takie to, że masz. No patrz, no bo z minimalne, bez minimalne wymagania, pokrycie kodu na poziomie 60%, tak? A ty oddajesz zdanie, które jest pokryte w 100%. Wszystkie no, no GTR, i kod jest pokryty. No tak, okay. ale minimum spełniłeś, a jest. Dobrze. Lepszy. Ale okej, okay, to teraz ci powiem to mhm. dla mnie ok rozumiem, co chcesz powiedzieć, natomiast to bym inaczej to nazwał. Minimum masz to jest dobry, good mhm. a jak zrobisz z gwiazdką, to jesteś celujący. Tak, no jesteś good no, no. enough, żeby się domerczywać do maina. Ja myślę, że jeszcze, okay. że jeszcze system znaczy, premiowy pod to trzeba podłączyć. że Ile z punktów spełniesz, tak wiesz. Tyle więcej hajsu dostajesz, albo więcej w Więcej punktów. No. Jakiś bonus. Nie, mi się wydaje, że wiecie, z czym jest problem. Ja tak sobie chwilę myślałem na tym, że good enough po angielsku ma taki trochę lepszy wydźwięk niż wystarczająco dobry po polsku. Mm -hmm. Jakieś takie mam, że, że, że good enough jest takie, że okej, okay, mm -hmm. dobre, jedziemy, a wystarczająco dobry to takie. Nie wiem, może to jest jakaś, wiesz, polska szkoła odcisnęła piętno na mnie, że to jest mm -hmm. taki, że no, to truje masz, dostaniesz, tak, jesteś wystarczająco mm -hmm. dobry. Jakoś, I, to, szyna jakoś szyna to będzie. Coś. Tak. Mm -hmm. I, I takie mam wrażenie, że może z tym jest trochę związane, że jak po Polsku sobie mówisz "wystarczająco dobry", to ma takie negatywne, a "good enough" to taki mm -hmm. z takim, wiesz, pozytywnym, to krótkie słowa. Good enough. Mm -hmm. Jedziesz. No. Natomiast tak, artykuł całkiem fajny, więc można sobie przeczytać. Hmm. To co? Mam, mam coś czytać, czy, czy ten, czy, 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 czy nie, co? Czy, czy, czy tak. To już to wiesz. Jak chcę? No Weźcie, ja jestem. Ja potrzebuję no, tych. Ja, ja wszedłem na to trello. I rzeczywiście. aha, okej, okay, widzę ten, ten artykuł. To. Możesz, ja, ja nie wiem, bo to ja jestem gościem tutaj, nie tak, że się dostosuję trochę tego tu jest. Znaczy artykuł to bym nie czytał, nie, nie, tylko bardziej nie, nie, nie. jakiś. Inne komentarze, tak? Chyba, że, <noise> chyba, że wyłonisz takie, które, których, do których się jakby nie odnieśliśmy, bo może część pokryliśmy <noise> rzeczy, nie wiem, czy wyłapiesz. Część pokryliśmy, tak? Mówiliśmy, że refaktor. Yy. Chyba nie wspominaliśmy nic o budżecie, jeśli chodzi o, o taki Gutinaf. Tutaj Paweł Dulak pisze, tak? Że zależy od budżetu. Znaczy, ja to chyba trochę powiedziałem, bo to, to jest w tego że masz kod, który działa dwie sekundy, ale jak damy więcej hajsu, to może działać w dwie milisekundy. Mhm. Mm mm -hmm. okay. A wymaganie jest na dwie sekundy, no i teraz, wiesz, możemy spalić trochę hajsu i zrobić szybciej, tak? Ale to znowu, czy klient chce i z tego będzie. No tak, można hmm. tak powiedzieć. Natomiast tutaj Paweł chyba mówi, że nawet, je, a co jak w sytuacji, że działa 3 sekundy, tak? I nie jest good enough. I wtedy też... No to wtedy nie spełnia to, sorry. No tak. Natomiast tutaj u Pawła że też zależy, czy mają budżet, nie? Na to. No nie, no poczekaj, no tutaj, to tutaj, to tutaj, to tutaj, to tutaj proszę Pana, To przychodzi klient i mówi, poproszę dom. A tu mówisz, a mam mieszkanie. Aha, ja chciałem dom. Wiesz, <laughs> No i tak samo Działa w trzy sekundy, miał być dwie, ale działa w trzy, <laughs> Ale chciałem dwie. No, no tak, to. Czyli Daj. co w takiej sytuacji? Panda 3. 3 i ten, tak? Tak, biorę jest, to, to, to jest studia, no właśnie. Mhm. Ale, to tak, no, ale to było jakieś takie no. konkretne wymagania, jakaś taka metryka, nie? która miała być spełniona, więc to, no, to, to po prostu chyba trzeba dociągnąć. Bo o tym Myślę, chyba takim tak. good enough to mówimy w takiej sytuacji, kiedy to, to już jakoś tam działa, już coś z tego jest, i ale wiemy, że moglibyśmy to. Poprawić, bo ta sytuacja, że wiesz, to działa 3 sekundy, a miało według założeń umowy i wszystkich innych, tam nie wiem, paragrafów działać dwie, no to to jest trochę inna chyba sytuacja, nie? Bo to jest. To może być to na przykład na, na demo, może być powiedziane, że ok, uh -huh. pracujemy nad kodem, aktualnie jesteśmy na trzech sekundach, jest Gutinaf na aktualny stan prototypu czy czegoś tam, tak? Tak. Jest na idziemy bierzde. dalej. Tak, właśnie. Okej, dobra. No. No, Mi się tutaj podoba nie. taki jeden komentarz, e, który mówi o tym, że ten. Nie, gdzie to było? Przed chwilą m, zgubiłem, może Paweł znajdzie. No, że że refaktoring powinien być, mieć jasno sprecyzowany cel. Co jest jego. Piotrek o, A co widzisz, jest. Jarek znalazł. O, no właśnie, nie? Czyli co my chcemy osiągnąć tym refaktoringiem? żeby nie skończyć na tym. Ja się sam na tym łapałem, muszę się przyznać, że. Miałem troszkę chwilę wolnego i nie, miałem, nie mając jasno zdefiniowanego celu, co ja chcę osiągnąć, popadałem w takie rzeczy, właśnie, a to nazwy zmiennych, a to może trochę ściągnę, porozbijam na metody, a, i koniec końców hmm. a, po prostu lądował taki commit na zasadzie cleanup albo wiesz, nie, refactor i mhm, a, z wieloma różnymi zmianami, nie? No i to było na takiej zasadzie, no. no Poprawiam coś tam sobie, żeby, żeby lepiej się żyło, nie? ale to mm -hmm. chyba nie do końca jest, jest, jest jednak fajne, jednak jasno sprecyzowany cel tego refaktoringu, czy my poprawiamy wydajność, czy my poprawiamy czytelność, czy my tam nie wiem, abstrakcje dodajemy, bo wiemy, że za pół roku to wróci i będziemy rozszerzać ten i chcemy bardziej używalny kod zrobić, bardziej testowalny. To są chyba te rzeczy, które powinniśmy zdefiniować. Wsiadając do takiego refaktoringu, nie? No tak, bo refaktor to takie bardzo ogólne zwrot, tak? No, można dużo no, rzeczy refaktorować. No, no pewnie, nie? Można powiedzieć, że nawet, nie wiem, rozbijamy refaktor i rozbijamy tylko projekt duży na kilka mniejszych. No na i, mikroserwis. I, i tyle, nawet, nawet się spotkałem z takimi rzeczami, że rozbijane były projekty jeden duży na mniejsze bez zmiany namespacesów, tylko po to, żeby. Po dodaniu referencji dalej się to kompilowało, nie? Ale czyli taka trochę można powiedzieć, no. Może, a może to wiesz, może to pierwszy krok. No to wiesz, właśnie, no, no, projekty, no tak, później tak. tak, tak. NameSpace. Mhm. iteracyjnie, nie? To no, może nie takie głupie no, nawet. Dokładnie, wiesz? dokładnie, nie? Ale już ten ten pojedynczy projekt jest trochę mniejszy, już tam w jego obrębie wzięła studio troszkę lepiej działa, lepiej się to przeszukuje. No to są takie różne aspekty, nie? Mm -hmm, mm -hmm. też. No tak, tak. No, Spoko. no fajnie, czyli to faktycznie dobrze mieć <coughs> jasno zdefiniowane cel tego refaktoringu, a nie po prostu refaktor, nie? Mm -hmm. No bo można popłynąć, a jeszcze przy tych narzędziach, które dzisiaj mamy, to można takie czary mary odstawić w obrębie jakiejś tam klasy funkcjonalności z użyciem breszarperów, że tam wiele się zadzieje, nie? mhm. Mm mm -hmm. No, co? Chciałeś zakończyć? w no. wczytanie. Nie, nie, jest okej, okay, zgadzam się. Znaczy, okay. fajnie tak, bo mnie to rzeczywiście, tak sobie, ja to sobie porównuję do sprzątania, nie? Tak, wchodzisz do domu i mówisz, kurwa, ale sobie muszę posprzątać. I właściwie nie wiesz, co z tym syfem. Po prostu dajesz mm -hmm. ciuchy, dajesz tam jakieś zabawki dzieci i sprzątać, ale też nie masz takiego celu. Po prostu twoim celem jest <laughs> czystsze mieszkanie trochę, tak, żeby się dało gdzieś usiąść, nie? Mm -hmm. A i tak chyba z tym skodem też takie jest, że wchodzisz i mówisz, ja nie mogę. To tu, to tu, to tu, to tu i masz posprzątane, ale tak właściwie nie ma tego celu, że ma być szybciej, że ma być, nie wiem, mniejszy kod. Po prostu chyba z czasem, to są mamy swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia i po prostu refaktoryzujemy trochę pod siebie też. Że a, a, mniejsze metody, mniej parametrów, tu jakaś klasa, tutaj jakaś abstrakcja, tak, 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 tak żeby, żeby nam się żyło lepiej. Mhm, mm okej. Okay. Natomiast tutaj rzeczywiście to, co powiedział że się że. Że, jak mam za, du za dużo tego czasu, to możemy po prostu za dużo posprzątać, tak powiem. Mhm. Znaczy to, to i, i ten budżet, nie? No wyobraź sobie, że ktoś przychodzi, mm. o dobra, daję wam teraz tutaj. Mamy spory hajs, mamy czas, możemy szaleć, refaktorować. I wydaje mi się, że to jest trochę. Tak bywało, słyszałem takie To rzeczach. jest trochę taka e, e, dziś, Wtedy po prostu wiesz, wszyscy <laughs> wpadają jak na taki, wiesz, pole walki po prostu jest tam rycie kodu, nie? Chyba bym wolał ten hajs na coś innego przeznaczyć niż. No chyba, że są jakieś takie wież, ewidentne symptomy, że klient dał, bo, bo wolno działa, nie? Albo, no tak, tak. albo daje, bo właśnie nie powiedzieliśmy o tym. Bo na przykład wiemy, że od pół roku, roku w jakiejś części systemów po prostu ma, co róż przychodzą błędy. I to jest jakiś właśnie, jest, jest regresja. Cały czas coś wraca, my to poprawiamy i wraca. I wiem, że to jest jakaś krytyczna część, która jest po prostu mocno wadliwa. No i przychodzi taki, właśnie, budżet, klient z kasą i rzuca. Przychodzi budżet, do ale, ale, jest, ale, ale jest cel, nie? Wiemy, że po prostu bierzemy się za tą część systemu, bo ona jest kiepska w kółko, mamy tam problemy z błędami, one powracają od dłuższego czasu. No, ale jest ten cel i wtedy taki budżet i to ma sens, wydaje mi się. Ale taki na zasadzie, że wiesz, wpuszczamy ludzi po prostu na plac zabaw i, i jedziemy i ryjemy, no to nie, to chyba to się może źle skończyć, jeśli nikt nie będzie tego trzymać w ryzach, nie? Mhm. Znaczy, ja i tak zakładałbym, że nawet jak masz taki, e, powiedzmy, refaktorujcie, to i tak jest, powiedzmy, jakiś architekt czy, czy jakiś starszy, niekoniecznie wiekiem, deweloper, który no, trzyma to w ryzach, tak? że to mm -hmm. nie jest faktycznie taka On samowola. Tak, oj, <laughs> Może u was. A na koniec sprintu robi tak rewerty nie? Przestań, no, pobawili no, tak. się, to Popowili wracamy. się, a teraz tak do roboty. Ty, mogłoby tak być, że wiesz, dajesz, to róbcie co chcecie, nie ma tego, a potem, no nie, nie, ja tego nie no. akceptuję. No, jolo, no, bo no. Ludzie przychodzą w poniedziałek do pracy, wiesz, <laughs> Synkują się z, z repo, a tam nic, niczego nie ma. Ale nie, to nie wypaliło, to, to tam testowaliśmy to w weekend. Trzeba było cofnąć. No, więc ja tutaj no, miałem co coś powiedzieć, że no, że ktoś tam nad tym czuwa jednak. No tak. Mm -hmm. Nad tym refaktorem. Zdecydowanie. Zorganizowana akcja. Zdecydowanie. Taki, taki odkłada sobie taki team lead. Dobra, tym się zajmiemy, tym się potem zajmiemy, tym tu przyjdzie to i taka kubka, wiesz, rzeczy to duna na, na refaktor sprint, nie? Chociaż się spotkałem, Aha. że ten refaktor sprint, czytałem, że to nie jest właśnie dobra opcja, bo to prowadzi do takiego odkładania rzeczy na potem. Chyba są różne szkoły. No Ja, ja wprost nie, nie, nie pracowałem w projektach, gdzie one były planowane, nie? Te refaktor sprinty. To raczej było z potrzeby, że klient wracał i mówi właśnie, że jest za wolno, Albo że jest zbyt ciężkie w utrzymaniu, nikt nie rozumie, jak ten komponent działa, jak on jak się go konfiguruje, Albo, że zostały te, te wymagania były zbyt skomplikowane i teraz upraszczamy działanie jakiegoś tam komponentu. To były raczej takie refactoringi, nie? Ale takie że. Okej. Okay. No. Takie to spoko. No to dajesz, dajesz dalej. Ale tutaj jeszcze <laughs> przeskoczyliśmy Łukasza. On napisał, że. Bezpiecznie refaktoryzować, kiedy kod posiada unit testy. A co w tej sytuacji, kiedy kod jest nietestowany i musimy z niego wyjść, nie? I musimy coś porobić. Mhm. To też się często powtarza, nie? No bo czasem jest taki mat, że ani nie potestujesz, no bo nie ma jak, ani nie refaktoryzujesz, bo nie ma testów, no i. Czy wiesz, no, zakładam, że pewnie mówisz, że nie masz unit testów, tak? Natomiast możesz mieć jakieś testy całościowe. Nie, masz. Nie. Miałem w projekcie. Miałem taki projekt, już tam <laughs> pracuję widziałem oh, kochanie, mi się nie podoba, nie było żadnych testów, były tylko ma manualki. No to też są testy. No Proszę cię. No proszę cię. No, co? troszkę dłużej potrwa ten refaktor, bo. No ale. <laughs> bo ktoś ale to... da radę. Nie. No to. No co? to no po... no jak nie masz nic innego, no to lepsze to niż nic, nie? Przynajmniej wiesz jak się system zachowuje. No to ja bym wtedy powiedział, że, okej, okay, dobra, nie mamy testów. Nie mamy w ogóle manualnych mhm. testów, nic nie mamy i nie jest to coś trywialnego. W sensie, że żeby to nawet samemu sprawdzić, czy ta zmiana działa, no musiałbyś pan, nie wiem, odpalić, nie wiem, 100 mikroserwisów, postawić tam, wiesz, 100 obrazów, dokera, bazy, nie wiadomo co. No to ja bym chyba tylko był w stanie refaktorować, a zależy jak znam domeny, jak długo jestem w tym projekcie. Ale tak mhm. na początek proste naprawdę rzeczy, na zasadzie jakiś rename, przesunięcie gdzieś może zmiennej, może jakaś lokalna, bo jest na przykład zmiana zadeklarowana gdzieś, wiesz, na górze klasy, a jest tylko modyfikowana mhm. wewnątrz jakiejś, zmienia stan wewnątrz jakiejś funkcji i dalej to nie wychodzi, mhm. takie, wiesz, naprawdę proste rzeczy, nie mające wpływu na funkcjonalność, ale czy ale jest to, sens, okay. nie? Niewiele ci to da, No nie? właśnie, tak, nie? Tak długofalowo. No ok, dłu przyniesiesz zmienną, ale nadal... Długofalowo masz... to mu chyba raczej dążył, ten refaktoring powinien wprowadzać jednak jakieś testy, choćby zacząć od integracyjnych, mm -hmm. nie? Żeby... Albo jest też takie podejście tych, na zasadzie takiego dostawiania tej funkcjonalności z boku i na zasadzie feature flagi, mm -hmm. wiesz, odpalasz, nie? Jedną, drugą, albo nawet dwie naraz, żeby mieć ten jakiś output do porównania i patrzysz, czy te, 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 ta Twoja rzecz zrefaktorowana wypluwa to samo, co jest tam na produkcji, nie? Też jakieś takie podejście, tam są no, różne rzeczy, ale jednak bym dążył do, do, do tych testów, żeby ten refaktorik, chociaż wykonywać testy. Ale ja tak właśnie to, to nie robił się jakoś tam anti-corruption layer, coś takiego, w tych przypadkach ma się jakieś takie syfy, że się robi, na tym się no buduje. Ty fasady budujesz, no fasadę budujesz, zamykasz to dalej, ale jak no, no chcesz to tak, refaktoryzować, tak, no to, musisz, no. to musisz jakoś to, właśnie, mieć bezpieczeństwo, tak? To właśnie, chyba, chyba właśnie zacząłby się od prowadzenia abstrakcji, tak, czyli takiej refaktoryzacji, która niczego nie zmienia, a umożliwia ci testowalność, testowanie kodu, tak? Mhm. mhm. No ale to, to jest też zupełnie inny odcinek, myślę. Ten Working Effectively with Legacy Code. Mhm. Tak? Mam, mamy taki? A to już, to już jest. Możesz to dać. No, tutaj ad na przykład. Jeśli aplikacja jest stale rozwijana, to należy ją cały czas refaktoryzować. Zgodzicie się z tym? Bo. Zgodzicie się z tym? To, to zależy? No. Najlepsze. Nie, mi się że. No ogólnie, że tak. No, Jeżeli ją rozwijasz, to refaktoryzujesz, tak? Różne części. Też nie wiem, co on rozumie, że cały czas refaktoryzować. No też. Może niekoniecznie takie jawne refaktoryzacje, natomiast no, robiąc jakieś, powiedzmy, dodając nowe rzeczy, tak, zmienia się, tak, inne rzeczy i być może przy tej zmianie trzeba coś w okolicy zrefaktoryzować, tak? No bo już na przykład jakiś, nie wiem, powiedzmy, usuwasz część kodu i jeden parametr nie jest potrzebny, tak? No to nie zostawiasz go, tylko po prostu go usuwasz, a to powoduje, że musisz jakąś inną część kodu zrefaktoryzować, tak? Mm -hmm. e, więc, jeżeli o taki refaktoring chodzi, no to jak najbardziej. Mm -hmm. Nie wiem, czy to się, wiesz, czy to się wpina w refaktoring, czy to nie jest po prostu implementacja, implementacja tego, co masz zrobić. Nie? Zaraz dojdziemy, co, co my rozumiemy przez refaktoring. <grym> <grym> I od nowa. <grym> Zatoczyło koło. No, refaktoring to jest zmiana, zmiana kodu bez względu na tak? Mm -hmm. No, okej, okay, jasne, czyli teoretycznie to się nie wpisuje w tą y, koncepcję, tak? Chociaż z drugiej strony, jeżeli mógłbym zostawić tą zmienną, tak? Chcę coś dodać, zasadnie, chcę coś usunąć, tak? Mm -hmm. I usuwam e, dany fragment kodu, który powoduje, że jakaś, e, powiedzmy, jakaś zależność, która była przekazana do tej klasy, nie jest potrzebna. No to ją mm -hmm. usuwam, tak? Mm -hmm. No i pytanie, czy to jest refactoring? No, wiesz zmieniasz tak naprawdę ten kod, tak? Więc jeśli też można to by... wynik masz ten sam, który miałeś, mniejszym nakładem pracy, że tak powiem, no to jest ok, nie? Mhm. No to według mnie jest, cały czas się refaktoruje. Mhm. Mhm. Tutaj Adam jeszcze właśnie rozpisuje to, co to, to, to ja się chciałem, chciałem właśnie dopowiedzieć, że m, jeśli pracujemy z tym kodem, to tak, to możemy refaktoryzować, Więc jeśli to jest taki kod, który za to, to napisany działa i go nie, nie dotykamy, no to już nie ma sensu go defakturować, tak? Gdzieś tam sobie postawiony w piwnicy serwer i on sobie działa. Teraz jak on tam no działa? Tak, ale natomiast... to, to już nie pracujesz wtedy z nim, nie? Jak on działa? Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, 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 właśnie to chodzi. Chyba, że masz wiesz, też pytanie, czy to jest. Bo to wiesz, to też zależy kurde. no, Jak masz faktycznie gdzieś wdrożoną jakąś połbówkę, to inaczej to się z tym żyje, niż jak masz taki desktopowy software. Zostaw tą łobówkę już. Też. Do desktopu też masz ten one click installer. Przy każdym podpoleniu masz aktualizację, nie? To już chyba nie działa ten one click installer. Ej, Baby Smash od jest one click installerem. A co on instaluje się u niego? ten Baby Smash. Aha. Nie nie używałem tak. Ja używałem. Mhm. Ja, ja daję się Baby się Smash, po prostu daję komputer i jest Baby Smash. Okay. Myślałem, że Znotantnik ty wprost dajesz, Baby Smash, tak wiesz. <laughs> okay. Nie no dobra, może działa w sumie. E... Jedna myśl mi przyszła do głowy, jak Jarek mm -hmm. mówi o tym kodzie, który tam leży w piwnicy i działa. E to rzeczywiście są takie części systemu, takie na przykład cross-cutting concerns, gdzieś tam napiszesz może na początku trochę infrastruktury, nie wiem, coś do logowania. No i jak to działa, no to tego nie ruszasz za bardzo, bo to nie ma za bardzo wpływu też na, na ten biznes, na tą wartość. To coś ci tam daje, musi być, bo musi być w systemie, ale umówmy się, że jak takie rzeczy chyba raz napiszesz, no może co jakiś czas ktoś tam zajrzy, ale jednak większą część, przynajmniej... Ja tak pracuję, no to rozwiązuję jakieś problemy biznesowe. I, i tam jest właśnie najwięcej tego refaktoringu, refactor bo tam się przelewa ta domena i to ma być zarąbiście zrozumiałe. Kto przyjdzie po mnie, po prostu w to wchodzi i, i on wie, e, jeśli rozmawia z konsultantem, czy czyta jakąś dokumentację do tego feature'a, co tam się dzieje w tym kodzie, nie? A ta reszta takich tam rzeczy, które mamy dookoła projektu, nie wiem, na przykład pamiętam jak. Gdzieś tam coś na froncie, ktoś tam od tego całego grunta, gulpa, czy tych innych paści, ktoś tam coś dorzucił, to nikt tam nie zagląda w ogóle. Dopóki to działało, to nikt tego nie ruszał, nie? Nikt się nie bawił w jakieś optymalizacje czy tam właśnie refactoringi tego, nie? To miało proste zadanie nam tam zbandlować, zminifajować jakieś rzeczy, i, i koniec. Więc. Dopiero jak się popsuło, to o Jezu. No wtedy tak, nie? Ale też to. <grym> bo nikt nie rozumie. No no tak, tak. Z drugiej strony tak. No ale wiesz, na przykład taka warstwa logowania. No, napisałeś raz logowanie do nie, apki. No, no... no to co ty tam będziesz dopieszczał. Nie no wiesz, no logowanie to jest takie, powiedzmy, tam jest mało skomplikowane. To mhm. nawet bym się nie zastanawiał, że tam chyba, że wiesz, chcesz lokera wymienię. No, nie wiem, Jarek może robiłeś jakieś skomplikowane ale... logowanie. Nie, nie nawet ale też patrzysz, bo no, właśnie. Zgodzę się, to jest taka rzecz, to się repiera i działa, mm nie -hmm. dostaw ale, ale z drugiej strony, skoro Bo się użył takiej osoba, którym yy, działa na mnie, to jest taki cross cutting, nie? Mm -hmm. I teraz zobaczcie, że jeśli na każdym logowaniu zaoszczędzimy 5 milisekund, a logowanie mamy w każdej metodzie, każda metoda, która wchodzi, musi coś logować. Nie? W każdej pętli być może coś logujemy, no to te 5 milisekund ściągnięte na każdym wołaniu logowania daje duży, duży, duży zysk, a ewentualnie dużą stratę. I tak samo buildy, tak? jeżeli możemy poprawić buildy, nie wiem, że z sekundy na pół sekundy albo z minuty na sekundę, to też są takie miejsca, w które gdzieś tam warto, warto na nie patrzeć. Mm -hmm. znaczy, to jest tylko taka, ta, taka, takie coś, że się na tym skupiamy, a być może właśnie coś co jest w całym systemie rozsiane, czyli te takie ym... Takie rzeczy trochę, taka trochę jak obsługa czasem się mówi, tak? Że jak jesteś w restauracji, to tych kelnerów się nie dostrzega, tak? Bo to jest tam część wyposażenia. Tak samo tu być może, to jest taka część właśnie, że, że aplikacja działa wolno i tam patrzymy w te wszystkie pętle, coś, a może okazać, że logowanie jest dupy, nie? Bo zapisuje, flaszuje od samej, otwiera plik i to powoduje problem aplikacji. No ale wiesz, to powinni ci pokazać jakiś profiler, tak? Że to na logowaniu tak naprawdę spędzacie najwięcej czasu. No tak, mhm. tak, tak. Ale. Bo tak wiesz, jak, zabrzmiałeś, jakbyś w ogóle nie profilował przed naprawianiem prędkości. Ja myję zęby. Wolności nie, nie, nie muszę profilować. Aha. No dobrze. E... Co dobrze. Dalej. Zostawiam Konrad chyba, nie? Konrad. E... Konrad dużo napisał. Ale pamiętasz, są bullet pointy, ale, ale tutaj trochę hmm. opuścił, ale, bo pierwszy jest ładnie z dużej literki rozpoczęte, a później z małych literek to w ogóle. O... Pierwszy zakończył kropką, a dwa następne już nie. No właśnie. No, Konrad, Konrad. Ej, już coraz. On po prostu musi napisać kolejną książkę, bo już coraz mniej pamięta o tym, że pisząc książkę trzeba zaczynać pisania dużą literą i kończyć kropką. No. Tak. Mówię Wam, że to że to. to, to. Yy, tak. To, co czytać Konrada, czy patrzyliście te linki? Ten pierwszy to jest. Yy, pierwszy to jest o, o, odnośnie designu, tak? Yy, I robienia. Bez designu, to jest taki wykres, tak, że, że powiedzmy, mhm. też trochę można w tych startup, startupach, tak, przy, przyłożyć czy użyć tego przykładu, mhm. że okej okay, w tych startupach robimy, żeby tylko szybko, nie, żeby dostarczyć, dostarczyć, dostarczyć. I faktycznie, jeżeli to ma sens że później będzie to przepisywane, to robienie tego bez designu ma sens. Natomiast jeżeli ten kod zostanie. To tutaj ten Fowler mówi, że jednak zrobienie z designem, mimo że na początku będziemy wolniej robić, tak? No bo będziemy musieli spędzić jakiś czas na tych taskach designerskich. To i tak w długim okresie da nam to lepiej, no bo będziemy mieli ten design i później robienie kolejnych funkcji programu przyjdzie szybciej, mając, mając dobry design. Mm -hmm. To tak tutaj streszczając ten pierwszy link. Yy... Wiesz, kim teraz byłeś? Kim? Byłeś altem dla obrazka. Ale to jest Link. Aha, no dobra, tam był obrazek, dobrze. Okej. Okay. Nie wiem, czy tam obrazek był podpisany. był. Obrazek był. Nie Jak miał. nie to odpowiem, żeby to pisali Paweł Łukasik. <laughs> Czekasz, czy, czy ma alt? nie ma Alta. E, dobra. No, drugi punkt to był ten właśnie o końcu refaktoryzacji, tak? Czyli że jeżeli. Mhm. Że jest to żyjący, ciągły proces. Mm -hmm. Mm -hmm. I tutaj A tutaj Konrad jeszcze powiedział: Bo jedynie ciągłe, drobne zmiany mają szansę jako taką funkcjonować. Czyli, że bardziej tutaj optuje za tym, żeby robić stale, ale małe zmiany, niż e, właśnie te refaktor sprinty. I tutaj też Konrad lubi, lubi e, Boy Scoutów regułę. Mm -hmm. Albo no, to, to, to powiedziałeś tam regułę, bo <laughs> tak, tak celowo. Albo e, Broken Window. To, że się... jak zostawimy. Mm -hmm. Coś zepsutego to będzie rozprzestrzeniać Siło. się po całej. Dziękuję, Konrad, za te dwie rzeczy. Chyba zgapił ode mnie z prezentacji. <głos> <głos> Albo, nie, no ja od niego nie. Ale tak, no ta teoria rozbitych okien to się właśnie bardzo fajnie jakby można pokazać to, co się dzieje w projekcie informatycznym mhm. w kocie, nie? Taka analogia. Ale, 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 mm. zobacz, bo ten broken window trochę się kłóci z tym, co powiedziałeś na początku, yy, o tym dużym projekcie, gdzie miałeś tych c +owców. Tak. Nie? Mhm. Mm znaczy, kłóci się, może nie tyle kłóci się, co raczej yy, pokazuje to, właśnie, że nie posprzątaliście, i wam się rozniosło po całym projekcie. Tak. Ale z drugiej strony pokazuje też to, że nie tak łatwo jest pilnować tego, tak, no bo. Zdecydowanie, no to, no. to ty wymienisz właśnie, te, już przez tą analogię, ty wymienisz kilka okien, a ktoś przyjdzie i ci obok w bloku po prostu, wiesz, rzuci znowu kamieniem, nie? Tak, tak. I e, tak, to jest, to jest niekończąca się po prostu opowieść. Rzeczy, te sprody w kółko wracają i ciężko nad tym zapanować, kiedy, no, z czasem tak, m, nie chcę, żeby ktoś tam mnie jakoś tak e, źle zrozumiał, ale mam wrażenie, że Powinno się trochę krócej trzymać czasem programistów, że jest zbyt duża taka narzucona wolność. Nie wiem, może to jest, zależy w jakich projektach, ale wiesz, każdy ma swoje podejścia, jakieś tam różne wywody. Ja tak mm -hmm. będę pisał, ja tak nie będę pisał. I czasem taka właśnie zwykła, mówię jakieś analizy czy coś, no powinny być. Jeśli sorry, no masz problem i nie chcesz działać zespołowo i uważasz, że pisałeś 10 lat w ten sposób i przychodzą do nas, będziesz, nie chcesz się dostosować do tych zasad, które my mamy, no to ja wiem, że jest rynek mhm. pracownika, ale mnie to wkurza, nie? Mnie to wkurza, jeśli ktoś nie jest w stanie trochę się nagiąć w tych swoich tam, w stylistyce i przełączyć mhm. się, nie? Ale się teraz pobudziłem na koniec, kuźni Nie będziesz mógł spać teraz. I, I nie wiem, czy to jest kwestia naginania się. To jest właśnie po prostu powinny być jakieś wspólne reguły, tak? Teamowe, które powinny być wypracowane przez zespół. No i, mm -hmm. i każdy się powinien ich trzymać, a jak nie chce, no to, to jego kot nie zostanie mm -hmm. wczekinowany. No nie wiem, możecie mieć jakiś gated check-in, tak? I już jak nie spełnione będą reguły, to no. sorry poprawiaj. No. Wiesz, z jednej strony tak, z drugiej strony masz, masz product ownera, masz biznes, ktoś chce mieć szybko rzeczy wypuszczane. No dobra. E, e, to, to może zrobimy review, no dobra, ale to wtedy to co ja wypuszczę rano, kod do review, a tamten jest zawalany robotą, to, są, to, to, to jest wiele aspektów, nie? Ja wiem, że są teamy, które działają, jest, jest super, jest review, jest 10 buildów, czy tam deploy i release'ów dziennie, i to się wszystko w tle wykonuje. Ja jeszcze w takiej idyli nie pracowałem, chciałbym, ale zewsząd po prostu słyszę tylko na prezentacjach, w jakichś kilku wybranych projektach, że to fajnie, wszystko hula. A reszta mówi właśnie o tych takich patologiach, że to tak nie jest kolorowo i ciężko to powiązać, nie? żeby to. Tak hulało, jakbyśmy chcieli. Mm -hmm. nie? No dobra. A macie w tym swoim projekcie jakąś osobę, która odpowiada za to rozwiązanie techniczne. No bo mówisz masz Product Ownera, jest jakiś mm -hmm. właśnie architekt. No bo on powinien tak jakby Wprost trzymać nie pieczę. Ma. Wprost nie no ma. Może nie? to jest właśnie problem. Po nie ma nawet. Że powinna być osoba taka sama jak Product Owner, który mm. trzyma pieczę nad. Wiesz co, ale to, to, że masz architekta, nie oznacza ci, że masz najlepsze praktyki, które, które są, mhm. tak? Nie, ale będą przynajmniej spójne te praktyki. Spójne. Przynajmniej okay. powinien trzymać y, piecze, żeby to było wszystko spójne. Dobrze, zgodzę się. Tylko I wtedy, teraz... trzeba, sorry, trzeba podjąć no, decyzję, mógł. że ta osoba rzeczywiście skupia się tylko na tym. I jeśli teraz ten team jest, nie jest mały projekt, jest jeszcze stary i duży. Ona po prostu o większość czasu będzie spędzać nad właśnie trzymaniem i robieniem tego review i sprawdzaniu, żeby to tam była za tym jakość, nie? Ale są trade-offy, jeśli ktoś powie nie, dobra, ok, przepuszczamy, bo, bo chcemy to dostarczyć do klienta, no to... Jasne, oczywiście mogą być trade-offy, tylko żeby to były świadome, tak? Mhm. I właśnie chodzi tak. o to, żeby ta osoba, która pewnie ma największą wiedzę, Mogła takie decyzje podejmować, żeby to nie było, bo wiesz, taki powiedzmy deweloper, jak przyjdzie jakiś tam product owner, tak, to może trochę tam, a weź to pójść, tak. Natomiast powinna być osoba, której powiedzmy obowiązkiem jest trzymanie właśnie tej pieczy technicznej i, i odpowiadanie z tej, bo wiesz, może być tak, ok, że robimy na JOLO, tak jak Jarek lubi się śmieje, nie wiem, czemu się śmieje. Może być tak, że robimy na jolo i, i wszystko jest fajnie do czasu, aż jednak będzie ten kod tak rozwalony, że się nie da do tego nic dodać, tak? Że przyjdzie ktoś, powie, do, dodaj mi jeden przycisk, a ja mówię, dobra, dwa miesiące. Tak, tak na tym filmiku w No. Nie widziałeś go jeszcze, prawda? Chyba nie. Kurde. Ja jestem filmiki tu słaby, o, słaby. ale rozumiem, mhm, Czesiek, nie? Tak, tak. Że, że możecie sobie robić, jak chcecie, ale jednak może dojść do takiej sytuacji, że w końcu tak będzie to nasrane mm -hmm. wszędzie, że po prostu się nie da dodać nic nowego. Znaczy, Albo będzie to tak kosztowne. Mm -hmm. Ta to padło magiczne słowo świadomość, i teraz mm, ja, jako deweloper, muszę być świadomy tych trade Muszę i wydaje mi się, że jasno po prostu każdy deweloper powinien komunikować: OK, chcesz to szybko, a, nie wiem, po kosztach, ja to jestem w stanie zrobić ale miej na uwadze, że to jest po prostu słaby kod. On działa, on dostarczy funkcjonalność, ale nie będziemy mogli tego rozwijać. Nie? Jeśli tak jest jasno postawiona sprawa, to wydaje mi się, że to jest ok, nie? bo tu nikt nikogo jakby nie robi w bambuko i product owner, czy tam osoba techniczna nawet jak wróci za miesiąc, to ty mówisz, ja cię o tym informowałem, że to będzie w ten i w ten sposób zrobione. Czekaj, bo Jarek coś zaciągnął. No to nie jest właśnie trochę ta idyla, w której chciałeś, chciałeś pracować. Deweloperzy komunikują. No tak, no ale ta idyla to była taka, że, że nie trzeba by było komunikować, że, że robisz tego pa paść, nie? Cały czas, że, Wiesz, <laughs> że, że, że nie ciągniesz tak to cały czas na tych Offach, nie? One są, one na... będą, ale ty no. Pomyśl, że tak codziennie ze sobą walczysz i, i, i masz. Nie? nie mówię, że ja mam tak teraz, nie? Ale zdarzają się słabsze momenty, są lepsze. Są jakieś komponenty, gdzie robisz na Greenfieldzie i jest, jest lepiej, ale no wiadomo, jak to jest w projektach, nie? Różnie. No, różnie, no. Wiesz, co? Wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, jest prawie ok. Znaczy, jest ok, tylko. <laughs> nie. Dziękuję. Powiem ci, dlaczego ja bym wolał mieć, nie, 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 nie o to mi chodzi. Dlaczego ja bym wolał mieć jedną osobę, która, że tak powiem, zbiera te wszystkie? Mhm. Bo ponownie z punktu widzenia product ownera nie jest istotna techniczna strona rozwiązania. Mhm. Jemu chodzi o to, żeby dostarczać jakiś tam produkt, czy jakieś nowe inkrementy tego produktu. Natomiast z drugiej strony powinna być właśnie osoba techniczna, powiedzmy na tym samym poziomie, co ten product owner, która powinna być odpowiedzialna za to rozwiązanie techniczne. Jeżeli ty mówisz product ownerowi wiesz, on może nawet nie wiedzieć, co to znaczy, że ty wiesz, mówisz mu jakieś, że to rozwiązanie jest kiepskie, no co to znaczy kiepskie? No działa, działa, no, dostarcza. A ta osoba techniczna może trochę bardziej rozumieć, tak, jakie trade-offy są, yy, no, podejmujecie, mm -hmm. tak, jak, jakie, yy, powiedzmy, gdzie te kornery yy, obcinacie, tak, mm -hmm. gdzie te cutting corners robicie i może w pewnym momencie yy, nawet, powiedzmy, gdzieś wyżej pójść, tak, nad tego product ownera, Powiedzieć, że no nie możemy tak dalej tego rozwijać, bo w pewnym momencie ta aplikacja no nie będziemy mogli jej utrzymywać. Dlatego wydaje mi się, że lepiej, jakby mieć taką jedną osobę, niż. Znaczy, oczywiście, każdy deweloper może robić to we własnym zakresie, ale dobrze mieć taką osobę, która jednak dba o to rozwiązanie techniczne i czy to jest tam architekt, czy nie, jak tam się nazywa, jakiś tam Techlit, czy ex Google Techlit. Mm -hmm. Taki kanał na ta. YouTube jest. No, e, więc dlatego takie rozwiązanie bym wolał. No. I, i, I też nie uważam, że trade-offów nie da się, zawsze jakieś trade-offy będą, natomiast ważne, żeby to były te dobre trade-offy, tak? Mm -hmm. Że nie w, w każdym momencie robicie trade-offy, tylko w niektórych te, ta osoba powie: Nie, sorry, nie możemy tak zrobić, bo potem się nie odkopiemy z tego, co, wiesz, jakiś mm -hmm. tam szamba, którym się zalejemy. No dokładnie, takie świadomie, pod, świadomie pod mm -hmm. podjęte, z pełnym jakby tak. przyjęciem ryzyka. Okej, okay, dobra, idziemy na to, bo w tym momencie jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić i tyle, nie. No tak, tak, może wiesz. To jest tak samo jak było z tym. Nie wiem, czy to Protego, czy ta druga, tak? No masz dostarczyć aplikację w dwa dni, tak? Chyba tak było w umowie. Mm -hmm. I dostajesz ileś milionów. No to sorry, to jedziesz, żeby tylko mm -hmm. działało i jest bony z leklerka w środku. Są. No nieistotne, nie że, że takie <laughs> grafiki zostały, bo nikt na to nie, nie zwraca uwagi. Tak. No. No. Ale kasy, wiesz, jak tam ileś kar było za niedostarczenie w te dwa dni do testów, no to, to nikt tam się nie, nie przejmował pewnie takimi rzeczami. Jak no tak. Grafiki, wiesz, w umowie się... nie było, że ma, że, że nie ma być grafiki. Że ma nie być, no to. No właśnie, więc to no, ale spoko chyba. Też się uzewnętrzniłem na koniec. Wyrzuciłem z siebie. Czuję takie, że mi też. Już Co chciałem, lepiej. to powiedziałem. W ogóle 30 minut to kończyć, ale. <laughs> tak, miałeś miałeś 20 minut, a tu godzinę później i okay. jeszcze tego. Ale widzisz, jak się rozkręca, to, to, to się czas leci, po prostu tak wiesz. Mm -hmm. Szkoda kończyć. To jeszcze <laughs> tylko chciałem powiedzieć, że mm, ja się trochę boję takich, takich jednych osób, które nie trzymają władzę nad tym, bo... Hmm. To czasem są takie, takie osoby, które właśnie programowały dawno temu, nie? I tak właśnie które u mnie teraz też jest. No, nie chcę narzekać, ale <laughs> to są osoby, które właśnie, wiecie, one właśnie, aha, z kolegą o warach, nie? I ja, na przykład ja war, war, po prostu wszędzie war, 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 nie? Mam w dupie tak naprawdę, kiedy jest typ. Dopóki to zrobi robotę, to mam to w dupie. A u mnie w projekcie na przykład mówią wszyscy, nie, nie wolno warów, nie? Bo, bo nazwa zmiennych nie mówi, jakiego to jest typu. I, I to są moje architekci, którzy mają tego typu wymagania, i oni chcą mieć taki kod, nie? Pomimo tego, że oni z tym kodem codziennie pewnie nie pracują, to deweloperzy pracują z tym kodem, oni chcą mieć właśnie yy, takie mocne typowanie. I yy, nie wiem, czy, czy, jeden, czy jeden taki leśny dziadek, leśny dziadek, dziadek, dziadek programowania, to jest dobra robota. Bo jak on sobie coś gdzieś tam wiecie, bzdura, no to później wszyscy muszą to cisnąć, nie? Jak jest ich kilku, mm -hmm. to, to też kurczę, nie wiem, więc mi ciężko jest znaleźć coś takiego, że, że, że z góry jest narzucone. Mm -hmm. że, że coś się robimy. A, no a, jeszcze, a jeszcze, jeszcze jedna myśl, mm -hmm. że jak w ogóle, w ogóle masz jednego dziadka takiego, no to wtedy plus faktor masz no, wysoki. Jak dziadkowi skończy się paliwo, no to sorry, nie? No, ale dobra, czekaj, żeby było, bo za dużo tematów było. Tak, silne typowanie masz, czy masz wary, czy nie? Bo to nie Dynamic, to tam powiedzmy. O, no, dobrze, no. no. Ale w, w głowie jak musiał to, to, właśnie, to, jest właśnie, to, jest właśnie, to jest Właśnie, to jest właśnie Łukasik, nie? No, o, jest, sorry, jest szpilka. No, ale... Balonik pękę. Yy, druga sprawa, że to nie powinno być ustalone przez jedną czy kilka osób, tylko najlepiej przez cały zespół, tak? To nie jest tak, że sumie, ktoś wie, przychodzi i mówi: wcześniej. Nie używaj warów. Nie, nie wiem, bo wcześniej. Hmm. Pan no, ja taką. No że war, Warów ma nie być. No okej, okay, no, a to wiesz, to też możesz tak, masz trzymiesiączny okres próbny, idziesz, patrzysz, nie ma warów, dobra, do widzenia. <noise> Pierwszego dnia, tak? No wiesz, no to jest też sprawdzenie, no, a może mógłbyś spędzić jeszcze jeden dzień i zapytać, słuchajcie, a czemu nie piszecie warów, a oni może, a w ogóle jest coś takiego? <głosy> wiesz, <głosy> może nie wiedzą, no. Czyli komunikacja znowu. Ech, tak, tak. Ja ci... znaczy, wiecie, to, to, to dla mnie jako spierdowa, tak? Borysz harper, mhm. apply, apply do pliku i mam to, to w dupie, tak? znaczy trochę mi to irytuje. natomiast nie jest to rzecz taka, która mnie tak bardzo szczypie w oczy czy w palce. Tylko chodzi o, to, o, o ten, ten fakt, tak? że jakaś grupa leśnych dziadko ci mówi, że masz pisać tak, nie? Albo jakiś taki inny sposób. I to nie jest rzecz, która wpływa na jakoś kodu powiedzmy moim zdaniem. Mhm. Dobrze, a ja mam. Znaczy, wiesz co, ja mam podejście do warów takie, że czasami tak, czasami nie, to zależy. Tak, jeżeli na, na przykład robisz, nie wiem, powiedzmy, klasę document, hmm. doc równa się new document, to jak hmm. najbardziej var. Natomiast jeżeli zwracasz z funkcji hmm. e, jakąś wartość, no to nie wiesz, jakiego to jest typu, tak? Jak sobie podstawisz var, no to okej, okay, to zadziała, ale powiedzmy, jakbyś hmm. chciał od razu widzieć, jakiego to jest typu, no to hmm. dobrze mieć. Natomiast, a próbowałeś pytać y, albo challenge'ować, czemu no, nie używają? Bo, bo jest nie, bo typ, bo RHS jest niejasny, nie? Nie wynika z, z tego, co jest w co po potem No strony. dobrze, ale czemu ma być jasny? W sensie, jaki to daje benefit, że jest jasny? No, za, za, za wiem, słabo się starałeś. No, nie starałem się. Nie, nie drążyłeś, że tak bo powiem. Po prostu bo nie jest mi po mnie tak strasznie irytuje, tak? Ja sobie piszę wara później robię tam, zaaplikuj typy na ten. Chcę, i mam to w nosie. No okej, okay, no to widzisz, to nie jest taka rzecz, przynajmniej dla ciebie, którą warto walczyć. Mm -hmm. Okej, okay, no to, to jednak leśne dziadki mogą. A nie, nie, jeszcze nie do końca zrozumiałem z tym busfaktorem. No dobra, jak go rozjedzie autobus, to co? No to on w Nadal... dupie jakiś typowy no, gościu, który ogarnia wszystko technicznie, tak? Nie, nie, no bo to on był gościem, który spinał to wszystko. Nie, 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 ona nie ma ogarniać technicznie. Ona ma co trzymać, trzymać piecze nad tym. Natomiast to nie mm -hmm. jest tak, że on trzyma to wszystko w głowie, tak? Do dziury wrzuca wszystko. Mm -hmm. Wszystkie tickety zakłada. Eee, mm -hmm. No, o to chodzi. Jeszcze miałem taką małą myśl, to taka też dyskusja, sorry, sorry, Krzysiu, um, Bo mówiliście o tym, że um, ten, co to Paweł, mówił ty o tym, że ten gościu mówi, że czasem wolno iść, ścinać te rogi, a czasem nie wolno tych rogów ścinać, nie? Mm -hmm. No i teraz, czy, czy tam te trade-offy brać? No i teraz, czy nie jest tak, ja trade-offy, czy w ogóle dług technologiczny, tak, to jest trochę tak jak kredyt w banku, nie? takie weźmiesz sobie hajs, możesz poszaleć? Tak. No a procenty no. rosną, jeśli, jeśli nie spłacasz. Tak, tak najprościej to gdzieś pokazać. No i teraz małe trade-offy to małe kredyty. Duży trade-off to duży kredyt, tak? Mhm. No i teraz jak nabierzesz dużo małych kredytów, no to tak się jak no, one ci się skumulują. Więc ten gościu, ten Twój techniczny project manager powinien w ogóle zakazać brania kredytów, tak? No bo, no bo kiedyś musisz je spłacić. Jeśli ich nie spłacasz, no to. Tak czy jak jesteś w dupie finansowej? Wiesz, z jednej strony tak, z drugiej nie do końca, bo jest coś takiego jak ta bankructwo konsumenckie. I może wiesz, te małe kredyty, no słuchaj, słuchaj, może ich tyle nabierzesz, a czas życia tego projektu na przykład się skończy, tak i nie będziesz musiał ich spłacać. Nie mhm. zarzucisz, tak? No może tak być, że po prostu projekt jest nie wiem, cztery lata, tak, ma być support, nie wiem, dwa 2, 2, powiedzmy dwa 2 lata jest development, potem dwa lata jest na rynku i macie przez dwa lata go supportować, to może te wszystkie małe kredyty, które weźmiesz, nie skumulują się na tyle, żeby trzeba to było naprawiać i może w tych miejscach możesz, a jeden duży może jednak się nie da. Mhm, Więc rozumiem. Ja, bym, ja bym aż tak do tego nie podchodził, tak, że, że i tak kiedyś będziesz musiał okay, spłacać, bo, bo niekoniecznie, no, nie. Good enough. Good enough. Albo, albo, wiesz, jak już trzymamy się tej nomenklatury i t, t, tych pożyczek, to no, jest coś takiego jak umorzenie e, pożyczki. Teraz, na przykład, można dostać, e, są zmienne stopy no procentowe, tak, wiesz, ona może być, <laughs> więcej masz do spłacania, potem za chwilę możesz mieć mniej. <laughs> no nie tak się śmieję, ale to się trochę też tam gdzieś hmm. przekłada, nie, i hmm. tak. Jakieś refinansowanie hmm. w innym banku, tak? E, konsolidacja. Konsolidacja, Konsolidacja. Właśnie. No dobrze, no dobrze. No widzisz, jakoś tam się udało wybrnąć z tutaj, z, mm -hmm. ze strzała. Czyli ten lider techniczny musiał być też rekinem finansjery? No oczywiście, hm. no tak. Okej. Okay. No dobrze, eee, to ja mogę iść podsumowanie. No to idź. W Boże, zagadka, zapomniałem. No to <laughs> będziesz musiał ty wziąć zestaw. Czekaj, C-Sharp Quiz, już googluję. A to wiesz, to nie musi być C-Sharp, może być, wiesz... Co, o, co, lubi, co lubi Grzesiek na śniadanie jeść. O kurczę, i wtedy wszyscy Insta Story przemokali. To już powiedziałeś. Kurcze. No, ja powiem to, co po... powiedziałem wcześniej, czyli mm -hmm. ten, ten Good Enough i właściwie ten koniec też fakturyzacji um, odniosę się do tego, co nagrywaliśmy ostatnio. Że to tak jak wtedy, to ty jesteś tym magią automatyzującą. Tak samo tutaj. W... W zespole czy w projekcie, to ty jesteś tym decydującym czynnikiem, który mówi, że to jest good enough, a najlepiej, jeśli tym czynnikiem jest cały zespół, który sobie wspólnie ustali takie reguły, że to jest good enough, to nie jest good enough, to przychodzi do maina, to nie przechodzi do maina. Mhm. Czyli, czyli tak naprawdę, że ten definition of done, tak? No, Można powiedzieć. Tak, tak. Definition of good enough. O, tak o. O. o, good enough. Ja się zgodzę. Ten, ten definition of good enough mi się też podoba. Eee, tylko mówię, po angielsku to good enough lepiej dla mnie brzmi niż to po polsku, więc chyba bym właśnie używał good enough niż wystarczająco dobry. Akceptowalny. Eee, akceptowalny. No, jakieś tak, nie wiem, chyba ta polska szkoła wprowadza jakieś takie piętno, że akceptowalny nadal ma dla mnie jakieś takie... Negatywne eee, Negatywne, no, no negatywny. trochę tak jest. Że może nas tak wszyscy, wiesz, wszyscy. Good enough, do coś tak wygląda takie taki good job, nie? Że takie, o, dobra robota, nie? Good job, well done, Ale nie? wiecie, to może być takie ty ty typowo amerykańskie. Widzieliście ten wykres taki, że chyba Ameryka ma good enough, jest od kiepskiego do super, a potem crap, tak? Że masz crap, mm -hmm. albo a potem cała reszta good a mm -hmm. gdzieś tam. W Europie jest, że krapka krapi dopiero jak jest super, to good enough. Mm. Jakieś takie różne, różne wykresy. Może to też się z tego bierze, że może Amerykanie tak faktycznie są tacy Good Job. Co by nie było, nie? Jaki by shit nie był. Good shit. <laughs> Albo shit, shit. Shit enough. <laughs> no, no, to, już jest, to już jest ta godzina. <laughs> Mikrofony wyciszać, chyba. Jarek nie odpłynie. O, słuchajcie, ch chyba znalazłem w międzyczasie, może nie, w, może nie zagadkę, ale taki e, można to na dwojako jakby rozwiązać, zaproponować słuchaczom. No. E, po prostu napisz krótką może notatkę, dwa, trzy zdania. Jakim językiem programowania jesteś? To, czy... to ty jak, jak Harry. Ja co prawda znalazłem stronę, może po prostu jak będzie publikacja to, to wrzucimy do notatek, Eureka Software jakaś taka strona i tu jest quiz, chyba 13 pytań, po prostu jak nie chcesz opisywać to przejdź przez ten quiz, odpowiedz na te pytania, na przykład jaki jest twój ulubiony kolor, yeah. jaki jest twój ulubiony no non-alpha numeric charakter, czyli jakiś tam znak. No, I no. daj znać. Po prostu nie wiem, czy tam. Na, jak wam... Ale czekaj, wtedy wychodzi jakim językiem jest? Tak, programowania. O, dawaj linka, ja zaraz będę robił <noise> ankietę. Ja jestem ciekaw, jakim jestem. Jest jakiś tam kobol. No. Kobol to jeszcze nie tak jak gorzej Dobra, żaba, ale, z ale, wyjdzie. Ale, ale kto wygra? Wiesz co, no nie wiem, no wybierzecie może kogoś. Maszyna, maszyna losująca, tak? No albo kto pierwszy, nie wiem, albo kto najbardziej poetycko, to, to opisze jeszcze jakim myślałem, yy, jesteś, tak? jestem. Jeszcze myślałem od... Jak Java. No. Uuu, <laughs> te kolory to ładne są. No, a ty już rozwiązujesz też tak? muszę. Kliknąć. No, a to jest do wyboru. No proste, no, wiesz, no nie, nie oczekuję. że mogę na przykład ten non-alfa numeric, że mogę sobie sam wybrać. Słuchaj po dwóch godzinach słuchania nie oczekuję od nikogo zmużdżania się na. Nad zagadką. Mm, mm, dobra. Wy rozwiązujecie? No, mało je. No, sorry. No, no, rozwiązujemy. Okej. Okay. Chyba to. Mm. Te pytania są trudne. O, to jest mhm. dobre. Jak wygląda Twoje biurko? <laughs> Jakim studentem byłeś w szkole? Uff. Tak, tak. Average. No, to pasuje. O. Ok. Del. Ulubiony napój. Which pictures to you most? Hmm. To jest jakiś chyba test psychologiczny, uu, wiecie? Uu. A, A, no no. Chyba tak. Dobra. Perlem jestem. Perlem? Uu. No. nikt się z... nie rozumiem. <laughs> <laughs> możliwe, możliwe. Okej. Okay. Perl. No nie spodziewałem się, powiem, że Perlem. Cię, bo... Zastanawiam się. Szkoda, że nie ma jakieś takiej podsumowania dlaczego, mm -hmm. nie? Bo może. Się, że bo... Jakie twoje wybory wpłynęły? No bo, okej, okay, że jestem tam A student. Jak, jak to wpływa, tak? Jakbym nie był, no, sorry, tego już zmienić nie mogę, tak? Natomiast kolor, czy żółty jest moim ulubionym, czy zielony, to. Mm -hmm. Owak, ja się nie przyznaję. A, a, może, a może na końcu tam jest Co po prostu random, nie? <laughs> ale siara. A da, jak. Visual Basic. <śmiech> <śmiech> o Boże, mi wyszło C. E, no to Ale słuchaj, ale, nie... ale, ale jest opis na dole: You like to have yes? fun, but you also know how a, to work sorry. hard. Nie? Eee, to spoko, to mnie też jest spoko. At work you know how to do your job and everyone else. You are goal-oriented no, 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 to... and when... Eee, oh, yes, jest opis. A mi nie pasuje. to na w You are unpredictable, but those who know you best are used to it. Nie wiem, gdzie tam wybrałem, żeby unpredictable. Chyba, że dlatego, że wybrałem jakiś żółty kolor ulubiony, a miał być zielony. <laughs> no to widzisz, wyczuli, że jesteś nieprzewidywalny. Może tak, Spokój. No. Dobrze. Ej, coś... To czekaj, to co będzie żeby ten konkurs? Czyli bo ja już się zgubiłem, kto najładniej czy maszyna losująca? No To, to, to nie wiem, no ja zapadałem pomysł, albo, sobie ale, a wy wybierzecie. Albo kto pierwszy, no, najszybszy słuchacz, bo zobacz, żeby dojść do tego etapu trzeba znać. Trzeba przesłuchać dwie godziny. Więc to jest taki będzie naprawdę... Więc jak już niech będzie pierwszy. Pierwszy to, to jest. To ja już wiem, kto będzie pierwszy słuchacz. Jarek. Słuchaczem. Nie, bo on zawsze pisze, że już. Na Twitterze nam zawsze pisze już. Dobrze, tak? to może ubierzmy jeden. to tak, pierwszy słuchaczu, który dotarłeś do tego momentu, zrobiłeś ten test, po prostu wyślij nam, wyślij nam to screena, nie wiem, cokolwiek, że dotarłeś tutaj. Kontakt, do... małpa, mail no. Albo Twitter. Albo Twitter. No okej. Okay. Ale maili mało dostajemy. Czyli Współczujemy tam. i gratulujemy. <noise> 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 tak, ja wiem kto to będzie. Ja wiem kto to Wiesz, będzie. Przewidywania ja swoje. Ale ma. może ma już Radera i nie będzie wysyłał. Ale to jest komplet, to jest to cały ten czy to jest Ultimate. Tam okay, masz okay. wszystko, wszystko. To może też to ma. No to po co on nam wysyła odpowiedź na pytania? No dlatego mówię, że nie wyślę właśnie. O się okaże. Dobrze i tym oto wesołym akcentem kończymy 61. <grym> odcinek podcastu The tak. Ostra Pila i, po... piła. Ostra I Ostra za mikrofonu Ostra witają piła. się i... I żegnają Grzegorz Kotwis I. i Paweł Łukasik i Jarek Stadnicki. Ty powitałeś nas na końcu, ale to... E, czy...